partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Długo czekaliśmy, bardzo, bardzo długo, chyba ponad rok, może z półtora nawet, ale wreszcie jest. Marcin Gortat w naszym studiu. Witam cię, Marcin. Witam, witam serdecznie. Wreszcie dotarłeś. Ile tu było problemów, a to jakieś konflikty biznesowe, a to twoje jakieś wyjazdy na drugi koniec świata, a to inne zamieszanie w twoim życiu. Powiedz, przyleciałeś helikopterem, czy przyjechałeś samochodem skromnie dzisiaj? Samochodem dzisiaj jest. Samochodem? No bo musiałem dojeżdżać. Ty w tajemnicy utrzymujesz ten helikopter, czy nie? Bo to jakaś tajemnica, zleciłem tajemnicę jakąś? Nie, chyba nie. Nie widziałem nigdzie na pudełku, że Marcin Gortat lata helikopterem. Nie. Czy nie jest to tajemnicą, ale też nie afiszujemy się tym, nie ma potrzeby. Ale kupiłeś? No, kupiłem. Nie wynajmujesz, tylko sobie kupiłeś na stałe? Kupiłem, jestem spłacicielem, tak. Okej. Okay. I co, i często sobie latasz jak na przykład po bułki gdzieś, czy... No nie. To tak. Powiesz, że była taka drama na Mazurach kiedyś, że Anna Lewandowska helikopterem po bułki poleciała. Słyszałem. I pisali, jak to możliwe, bo trzy kajzerki helikopterem. To jest przede wszystkim dla mnie, jak mam jakieś większe wyjazdy, dłuższe, gdzie mamy dojazd cięższy, to staram się wtedy ewentualnie taki wyjazd zorganizować. No, ostatnio byliśmy na Słowacji bodajże obejrzeć Żużel. Kolega jak jechał w finale Challengera do kwalifikacji do Grand Prix. Na środku stadionu wylądowałeś? Czy skromniej troszeczkę? Na polu żeśmy wylądowali akurat, ale mieliśmy zgody. Niestety musisz mieć na wszystko zgody. To nie jest też takie łatwe, że możesz tak sobie podróżować, ale no i korzystam dla prywatnych spraw, wakacje i nie wakacje. Mhm. Ja kiedyś leciałem, to mi mówił pilot, że mogą wszędzie lądować, nawet koło Orlenu, jak chcą sobie hot doga kupić, bo w razie czego mogą powiedzieć, że pilotowi się w głowie zakręciło i tego nikt nie zweryfikuje. No. Można powiedzieć, że jest takie wytłumaczenie, aczkolwiek nie promujemy tego wytłumaczenia. Nie, absolutnie. Potępiamy. Wręcz tępimy to. Ale tak, możesz wylądować prawie że wszędzie, tym bardziej, jeżeli masz awarię ze sprzętem, czy w śmigło z komputerem, no to lepiej wylądować na ulicy, czy na parkingu pod jakimś dużym supermarketem, niż komuś w domu, tak? Czy w ogródku. Ale powiedz, ty sam pilotujesz, czy nie? Nie, od lutego robię licencję. Ale znaczy od lutego już robisz, czy dopiero zacznę robić licencję dopiero. I nie boisz się? Nic a nic? Wiesz, helikoptery mają trochę złą sławę ostatnio wśród bogatych ludzi. No mają, aczkolwiek dalej, jak patrzysz przez statystycznie, no dalej ginie więcej ludzi na ulicach, w autach, na autostradach. Trochę zimniej ma helikoptery niż samochody. No tak, ale no jeżeli lecisz sprawnym śmigłowcem, to nie powinno się nic stać. No, tłumaczyłem też z wszystkim tym, którzy nie są tak do końca z uświadomieni. Póki coś się nie wydarzy strasznego, że urwie jakiś płat śmigła, no to śmigłowiec nie spada jak kamień po prostu w dół. Prawa fizyki sprawiają, że on po prostu no, zwalnia przy spadaniu, gdzieś tam zwolni i tuż przed uderzeniem w ziemię po prostu wyhamuje. Oczywiście no, troszeczkę mocniej usiądziesz na ziemi, ale to nie jest tak, że się kompletnie rozbijasz. No, no chyba, że jesteś kolegą z Mazur, który wyłączył silnik i z tam 20, 30, 40 metrów spadł do jeziora. No to już takie też są sytuacje. No dobrze, będziemy dzisiaj rozmawiać o wielu rzeczach. O koszykówce to na pewno. O kobietach na 100%. O pieniądzach 1000%. Generalnie ja już żałuję, że ten hejpar się kończy i że potrwa jeszcze tylko godzinę i 56 minut, bo wiem, że zabraknie nam czasu, wiesz o tym. Dawaj. Ale będziemy też rozmawiać o tym, o czym będą chcieli rozmawiać nasi widzowie, bo taki jest to format, że to oni są najważniejsi i to oni mają do nas dzwonić i zadawać pytanie. Ale zanim pytanie od naszych widzów, no to jakaś straszna gówno burza ostatnio wokół ciebie. Udzieliłeś wywiadu żurnaliście, słuchałem tego podcastu. Wydawało mi się, szczerze mówiąc, że nie powiedziałeś nic oburzającego. Mało tego, wydawało mi się, że nie powiedziałeś niczego kontrowersyjnego. To znaczy wyraziłeś swoje zdanie na temat sztuczności pewnych instagramerek, na temat kobiet, które są naciągaczkami, które często was bardziej niż mnie, bo mnie żadna nie naciąga, bo nie masz czego, ale was, znanych, bogatych ludzi, tak, kręcą się wokół was naciągaczki. Opowiedziałeś trochę o sztuczności tego świata, o tym nieważne. W każdym razie nagle potem się okazało, że ludzie mówią, ten zły Gortat na pudelku, Gortat znów się kompromituje, co on w ogóle wygaduje o tych kobietach. Dlaczego tak cię traktują?
Dlaczego tak traktują? Myślę, że jest po części u sportowców, czy ogółem u osób rozpoznawalnych musi być gdzieś ta poprawność polityczna i dzisiaj niestety można powiedzieć, że po części jestem też zakładnikiem własnego siebie, przez to, że no nie mogę powiedzieć tak naprawdę, co człowiek myśli. To jest raz, a dwa, że no, dotykasz pewnych sfer, które zaczynają uaktywniać się po prostu inne osoby i uważałem, że jest to hejt i jest to różnego rodzaju no, niemiłe czy krzywdzące. No. Dlatego, żeby za tym zakończyć, niestety tak. Ja dopiero zaczynam. A ja niestety będę musiał ten akurat temat, stricte no tylko nie, ten jeden no temat nie, was zakończyć. Nie mogę powiedzieć, bo już mam wystarczy chyba nagłówków w gazetach, wystarczy już nagłówków w tych naprawdę niepotrzebnych portalach dla wszystkich tych, którzy poczuli się obrażeni i dotknięci moją wypowiedzią, w szczególności kobiet. A co, te puste instagramerki się miały poczuć dotknięte? Najmocniej przepraszam. Nie przepraszam. Moje słowa, nie rób tego, moje proszę, słowa nie rób mogły tego. Być mocne. Nie możesz tego zrobić. Moje słowa dla nie niektórych mogły być mocne. Nie możesz przepraszać. Jest, wiesz, myślę, że niektórzy to potrzebowali, żebym ja to, znaczy musieli to usłyszeć ode mnie, dlatego dobra, no, takie moje stanowisko musi być. Przeprosiny mamy odfajkowane, a zaraz sobie porozmawiamy o tych, jak to, ty mówisz, gold diggerkach, jak się mówi w Stanach na takie? No, gold digger, no. Gold jest digger. Takie, tak. Trochę ich jest, nie? Jest, jeżeli się otaczasz w takim towarzystwie, jeżeli jesteś w takim towarzystwie, jeżeli dopuszczasz takie osoby do siebie, to są, na pewno są, ale myślę, że gdzieś po części możesz to takiego środowiska uniknąć, no tylko pytanie, czy tego chcesz, czy nie, no zależy, czego w życiu szukasz. Mhm. A ty szukałeś, czy nie? Czy wolałeś unikać, czy wolałeś, taki okres w życiu, że wolałeś jednak troszeczkę je dopuścić do siebie? Nie, nie, myślę, że nie dopuszczałem takich osób, jeżeli wydawało mi się, że ktoś taką osobą może być, to na pewno ucinałem takie relacje, ale na obecną chwilę, był taki moment, gdzie byłem młody i po prostu bawiłem się, bo robiłem to, co no, większość koszykarzy w młodym wieku robi, bawi się i oczywiście nie zapominając o tym, że sport jest numerem jeden. Był taki moment, że bawiłem się, ale myślę, że nadszedł też moment, taki etap w mojej karierze, gdzie po prostu szczerze też nie miałem czasu na to, bo zajmowało to za dużo czasu, a dwa, że no, nadszedł taki moment, że chciałem stabilności i, no, i takiej stabilności szukałem po części. Mhm. Odbierzmy pierwszy telefon, a do tego tematu jeszcze zapewniam cię, że wrócimy. Halo? Halo, witam. Witam. Bartek z Kłobucka. Mam dwa pytania do Marcina, jedno do ciebie, Krzysiek. Do mnie dzisiaj pytanie. Nie, dzisiaj tylko Marcin. O, to szkoda, bo chciałem to pytanie już zadać długo, ale dobra. Marcin, dwa pytania. Pierwsze, był kiedyś taki legendarny filmik z czasów, kiedy grałeś w Orlando, gdzie Vince Carter na siedząco rzucał od kosza do kosza. Czy możesz potwierdzić, że to nie jest zmontowane, tylko że faktycznie Vince miał takie możliwości? I drugie pytanie. No zakładam, że jak każdy z kibiców koszykówki, wyrosłeś na Jordanie, ale grałeś z Kobiem, grałeś przeciwko LeBronowi. Powiedz, kto twoim zdaniem jest GOATem? Tak, na pierwsze pytanie odpowiadając tak, jest to możliwe, że zawodnik może usiąść pod koszem i rzucić na drugą stronę kosza. Czy trafił wtedy, to nie wiem, nie przypominam sobie. Wiem, że Dwight miał takie momenty, że łapał piłkę, jakby była to tenisóweczka, piłka tenisowa i po prostu miotał ją na drugą stronę i nie tylko trafiał w kosz, ale trafiał stricte w obręcz. To tak, jest to możliwe. To były też przypadki, kiedy tak rzucaliśmy. A jeżeli chodzi o drugie pytanie, to no, po części odpowiedziałeś na nie. Ja grałem w erze Kobe'ego Bryanta i przede wszystkim LeBrona Jamesa, bo no, Kobe, wiadomo, troszeczkę szybciej zakończył tą karierę i obydwoje byli wyjątkowi. Obydwoje, cała trójka z Jordanem była wyjątkowa, tak? No ja wychowywałem się na gdzieś oglądając Jordana w młodości, jak żyłem w Polsce i było hej, hej, tu NBA. Ale jeżeli miałbym wybrać tego stricte jednego, nie wiem, czy nie wybrałbym chyba Kobe'ego Bryanta na obecną chwilę. Ja mam też tak, że co roku, co dwa lata. Ponad Jordanem? Chyba tak, dlatego że troszeczkę więcej słyszałem o jego pracowitości. Widziałem po prostu instynkt totalnego killera. To jest ten gość był
po prostu niesamowity. To co on potrafił zrobić, to jak ustawialiśmy taktyki na niego, to trener mówi, kryjemy go tak, kryjemy, odcinamy, robimy to, a za chwileczkę było, dobra, w sumie to nie, spróbuj odciąć, jak ci się nie uda, to trudno. To był zawodnik, z którym musiałeś się pogodzić, że on ci rzuci 30 punktów w meczu. Niesamowicie, swego czasu był traktowany niesamowicie, jako był bardzo zarozumiały zawodnik, aczkolwiek to był gość, który był stricte sfokusowany tylko na wygrywaniu i coś takiego ja bardzo, bardzo doceniałem, bardzo to lubiłem u niego. Potem troszeczkę ku końcu w jego karierze on się troszeczkę otworzył bardziej na zawodników, gdzieś tam mnie raz zobaczył i powiedział cześć, jak byłem kapitanem Waszyngtonu, to mieliśmy szansę zbić piątkę i gdzieś tam porozmawiać. W ostatnim sezonie poprosiłem go o buty, które mi ostatecznie też dał, poprosiłem go o koszulkę, ale dał mi buty, które dzisiaj oczywiście gdzieś tam w domu stoją i akwarium obróciłem i zamknąłem te buty w akwarium, żeby nikt nie dotykał, bo są imiennie podpisane, dlatego to było fajne, ale pytanie, jak budujemy zespół, czy budujemy zespół, budując dzisiaj zespół NBA, prawdopodobnie wezmę młodego Lebrona, to był gość, który ci dostarcza triple-double na każdy mecz i to jest gość, wokół którego możesz budować wszystko. No. Kobe Bryant, no, 20 lat w NBA też, no też z nim nie możesz popełnić błędu, jakbyś go wybrał. Chyba bym wziął Kobiego dzisiaj. To w sumie ten Jordan to taki najgorszy z nich wszystkich. No nie najgorszy, tylko... Ja myślałem, że on dobry jest. Serial na Netflixie mówili, że dobry, ten nie serial, tylko Jordan. Ja bym wybrał tylko właśnie może Kobiego z tego względu, że po prostu grał bardziej w mojej erze. Inaczej, ja w jego erze, bo to też jeszcze źle powiedziane. No. Ciebie, bo wydawało mi się, że jesteś z takiego pokolenia, który właśnie wychowując się na... Hej to NBA, no tak, ja no. też to oglądałem, to wtedy idealizujesz tych bohaterów z dzieciństwa. Jordana, ja to lubiłem, Isaiah Thomasa z Detroit Pistons. To są takie klimaty, że to jest takie pierwsze NBA, które pokochałem i potem to już dla mnie nie było to samo i wydawało mi się, że też będziesz idealizował tych bohaterów z dzieciństwa, nie tych ludzi, których spotkałeś na parkiecie. Tak, można by tak powiedzieć, tylko mówię, no widziałem ich na żywo, widziałem co robią i jak grają i widziałem w sposób, jaki zawodnicy ich traktują i w jaki sposób, jaki się komunikują i to jest coś, co naprawdę daje do myślenia facetowi i daje do myślenia młodemu chłopakowi, bo wtedy też jeszcze wchodząc do NBA byłem młodym chłopakiem, dlatego mówię, no Jordana... No, w całym życiu może widziałem jego, nie wiem, 10, może 15 meczy, a Kobe'ego Bryanta oglądałem, nie mówiąc o Lebronie, Lebrona oglądałem 4 razy w roku przez 12 lat, nie dodając jeszcze do tego playoffów, no to widziałem jego same mecze na żywo, gdzie grając przeciwko niemu, to grałem samych meczy przeciwko niemu, nie wiem, z 20, 30 więcej, z 40 meczy zagrałem przeciwko niemu. A jak grasz na takiego zawodnika, to sobie myślisz, bo można mieć dwa podejścia. O, zajebiście, znowu zobaczę z bliska, jak gra, będzie fajnie, dużo zobaczę nowych rzeczy i będę dumny z tego, że byliśmy na jednym parkiecie. Czy sobie myślałeś, ale mnie znowu zeszmać, może w sumie zgłosić niedyspozycję czy coś? Wiesz? Nie, to tak robili z Szakiem. Szak tak potrafił sprawić, że goście brali normalnie kontuzję, udawali kontuzję przed meczem. Ja pamiętam, jak stałem na meczu i Dwight mnie, była zmiana, graliśmy w Orlando i Dwight mnie zmienił, poszedłem, stanąłem na linii osobistej, bo były rzuty osobiste, ja musiałem Szaka zastawić i spojrzałem się do góry na niego takim ubłaganym wzrokiem i on tak na mnie i what's up, big fellow, takim głośnym barytonem i tak się na niego popatrzyłem, mówię, kurde, ja mówię, dzień dobry panie Szak i oczywiście gdzieś tam szacunek był, no nie mówiąc o tym, że jak oparłem się o niego i próbowałem go bronić, żeby nie wepchnął mnie do trumny, pod kosz, no to jest tak, jakby kurde, tir na ciebie się toczył. Jesteś na delikatnej górze, pochyłej i tir na ciebie zjeżdża i ty, żebyś nieważne co robił, to po prostu gościa nie zatrzymasz. No jest tak potężny, masywny, wielki, silny, że gość jest nie do zatrzymania. No i potem jak do Phoenix przeszedłem, to już chyba kompletnie to rozwiało troszeczkę troszeczkę strach. Nawet jak sam Stan Van Gundy graliśmy przed meczem, pierwszym meczem powiedział do mnie, żeby zagrać przeciwko Szakowi, potrzebujesz tylko jednej rzeczy. Odwagi. Nic więcej. Nieważne, czy on pójdzie w lewo, czy on pójdzie w prawo, czy on będzie rzucał, mimo że nie rzuca. Nieważne, czy będzie się upychał pod koszem. Jedną rzecz dzisiaj potrzebujesz, wychodząc przeciwko niemu. Odwagi.
I to jest jedyną rzecz, którą potrzebujesz. I no ja na początku też nie wiedziałem, o co chodzi, nie rozumiem odwagę, no ale mówię, kurde, jestem z Polski, z Bałut, mówię, dlaczego miałbym być nieodważny? Mówię, gramy w koszykówkę, nie idę się bić z gościem, który ma 2,20 wzrostu, 150 kilo wagi, tylko idę grać w koszykówkę. No ale potem zrozumiałem, to był naprawdę kawał gościa, jak on biegł i mówię, popatrzyłem się na niego i to pierwsze moje spojrzenie było, mówię, Jezus Maryja, jak kto cię stworzył, mówię, jak może być tak wielki. I potem Phoenix na rozgrzewce, mieliśmy taką salę obok areny głównej, mieliśmy taką salę poboczną, naszą treningową i tam się rozgrzewałem przed meczem i patrzę, schodzi Szak i też do mnie, siema młody. Słyszałem, że twój tata był kiedyś bokserem. No. I w momencie, kiedy to już te słowa powiedział, to już żeśmy tak przełamali lody. To potem... zaskakujące. Tak, wiesz, co ostatnio mi Zbigniew Moniek powiedział o José Mourinho, że José Mourinho ma człowieka, który robi mu research na temat gości, którzy przychodzą na przykład do ośrodka treningowego Romy. I jak Boniek przyszedł do tego ośrodka, no to on już miał Mourinho wcześniej na kartce wypisane takie i takie mecze, tu grał, tu strzelił gola, tu jakiś finał i od razu zagaduje, a pamiętasz jak ktoś tam, jak strzeliłeś w 86, oczywiście Mourinho w ogóle tego nie pamięta. Oczywiście, tylko był przygotowany. Więc to samo może miał Szak, może miał człowieka, który mu robił mu research na temat ciebie na przykład i wszystkich innych osób. Wyczytał gdzieś podobno, wyczytał, to jest jedna rzecz, znaczy no, na pewno robi też research, jeżeli on w ogóle robi, to przed meczem każdy siada i zawsze się uczymy, czy powtarzamy, grasz przeciwko takiemu wysokiemu, co on robi, musisz powiedzieć, tak, jest specjalny asystent trenera, który przychodzi i sprawdza cię, czy jesteś gotowy do meczu i no tak jak przez pierwsze 5, 6, 7 lat gdzieś tam ja byłem jeszcze takim, można powiedzieć, małym tam szarą myszką biegającą, to zawsze klepałem te regułki, praktycznie miałem wyklepane wszystko, co było w tej kartce, to przejrzałem, nauczyłem się, sfotografowałem tą oczami, żeby mieć to w pamięci, ale potem po 7, 8 roku jak się mnie pytali, grasz przeciwko temu i temu chłopakowi, ja mówię, skaczę. Nie wiem, kto to jest. Nie, no mówiłem, skaczę, ale mówię, on się musi o mnie martwić. Mm. I potem już tak troszeczkę na pewności wjeżdżałem na parkiet i też taka była prawda, bo nie przejmowałem się, co on robi. To, że mi rzuci 1, 2, 3, 4 punkty, no to czy tam dwa kosze, no to po prostu jest to część gry, ale ja się koncentrowałem, żeby jemu zostawić też 20, tak? I 20 i 10, to było dla mnie ważne, ale no przeciwko tym lepszym gościom to było tak, to już nie musisz się nawet przygotowywać, bo znasz tych lepszych, jak grał, przyjeżdżał Dwight Howard, czy Paul Gasol, czy był DeMarcus Cousins, no to są już takie kocury, gdzie tu już wiesz, co on robi, no to znaczy inaczej, oni robią wszystko. No tak. To cokolwiek wymienisz, to i tak zgadujesz, że on to robi. A Szak akurat chodził zawsze za mega sympatycznego zawodnika, ale nie wiem, czy na parkiecie taki też był. Super był. Na parkiecie był, no kto to powiedział, będziesz próbował nad mną wsadzić piłkę, to wyślę cię do szpitala. Mhm. Dlatego w moim meczu w Phoenix miałem 16 punktów, gdzieś tam rekord kariery. Wtedy to był dla mnie rekord kariery i wszystkie były jump shoty z dystansu. Pod kosz nie wchodziłem. No słuchaj, no chciałbym pograć jeszcze trochę. Po co iść do szpitala, prawda? No tak. Ale z Szakiem naprawdę do dziś mamy fajne relacje. To nie jest też tak, że mam go pod telefonem, to tak nie działa. Jestem bardziej z jego ochroniarzem, jego kuzynem, który dla niego wykonuje pracę ochroniarza, to z nim jestem w lepszych takich, można powiedzieć, relacjach. Kiedy on grał w Phoenix, odszedł do Bostonu, to jego kuzyn musiał zostać, bo miał umowę podpisaną. Phoenix nie zdążyło zatrudnić nowego ochroniarza i on został jeszcze na cały rok. I wtedy ja dołączyłem do zespołu. To bardzo żeśmy się zaprzyjaźnili. No i potem do Szaka, do domu pojechałem parę razy, jak wyszliśmy do niego, do garażu, to jest cały Szak, no tam z 10 aut stało i te auta Batmobile z tych wszystkich filmów, Aladyna i tak dalej, to wszystkie te auta były, że tak powiem, on zamiast brać wynagrodzenie za film, to brał przedmioty z filmów i brał sobie te auta. No. To zaraz do tego jeszcze wrócimy. Halo, kto jest z nami? Halo, cześć, z tej strony Dawid z Bydgoszczy. Cześć. Witam was, panowie. Cześć. Cześć Marcin. Pytanie do Marcina jako gościa i człowieka, którego bardzo, bardzo szanuję. Po pierwsze, jako sportowiec wykonałeś kawał świetnej roboty i wykonujesz cały czas. I jak zacząłeś robić Polish Heritage Night, no coś wybitnego. Mam nadzieję, że zarazisz innych ludzi, którzy będą to powtarzać, bo tak jak oglądam NBA od lat 90., bo jestem rocznik 90., to chociaż ciężko wstawać czasami na mecze, to zawsze oglądałem te mecze, kiedy były te polskie noce. Fenomenalnie, było to zrobione, świetna promocja Polski. I teraz przechodzę do pytań. Marcin, miałeś okazję no, iść do Lakersów praktycznie, tak? Dawali niegwarantowany kontrakt.
Nie masz trochę żalu, że prawdopodobnie ty miałbyś pierścień teraz, a nie Dwight? Już się odpowiadam na to pytanie. Ja chciałem iść do Lakersów, tylko była różnica taka, że Dwight wziął niegwarantowany kontrakt i on był po prostu na miejscu. Nie miałem fizycznie możliwości wsiąść w samolot i tutaj niestety trzeba było to rozegrać troszeczkę bardziej taktycznie. W momencie, kiedy zakończyłem, w lutym zostałem wykupiony, czy inaczej, zwolniony też nie, bo dalej mi płacili, to byłem, podziękowali mi, zostałem skreślony z drużyny i od lutego do czerwca nic, można powiedzieć szczerze mówiąc, nie robiłem. Kiedy w czerwcu troszeczkę zacząłem trenować, żeby zadbać o siebie, o swoje ciało, to we wrześniu, tuż przed startem sezonu, to było bodajże 3 tygodnie przed startem sezonu, dostałem telefon od agenta, że Lakersi szukają wysokiego, bo DeMarcus Cousins, który tam był, zerwał ścięgna w kolanie i było 5 czy 6 centrów. I dostałem telefon od Jasona Kidda, Frank Vogel i jeszcze był Rob Pelinka, cała trójka była na telefonie. Ja czekałem do 1 w nocy na ten telefon i rozmawialiśmy i pytali się, czy mogę przylecieć. No, ja szczerze mówiąc nie byłem w stanie nawet przylecieć, bo musiałbym dosłownie, jeżeli byłby nawet lot, to z dnia na dzień wsiąść, polecieć do LA, wysiąść następnego dnia i iść na trening. Nie mówiąc o tym, że to jest szaleństwo po 12 godzinach dla 2-13 gościa wzrostu wysiąść z samolotu i wejść na pełen trening po 6 miesiącach niegrania w koszykówkę. Ja bym po prostu na tym treningu nic nie pokazał, a nawet jeżeli bym pokazał, to co mogę pokazać na treningu, gdzie gram 1-0 z samym trenerem, który po prostu przyjdzie ze mną popodawać mi piłkę. Tam nie było, ten trening nie mógł w niczym pomóc w decyzji Lakersom. I ja powiedziałem im, mieliśmy bardzo, bardzo naprawdę, myślę, produktywną rozmowę, gdzie powiedziałem, że ja mówię, słuchajcie, ja jestem gotowy, żeby być zawodnikiem Lakersów. Dla mnie na pewno to by było ogromne marzenie i spełnienie marzeń. Czy jestem dzisiaj w 100% gotowy? Nie, no bo no, jest już początek września, sezon startuje w 3 tygodniu września i tam raptem zostało 3 tygodnie i ja wiem, że no, to już jest oczywiste, że nikt nie zatrudnia w tym czasie zawodników i po prostu poprzez tylko i wyłącznie kontuzję DeMarcusa Cousinsa to miejsce się otworzyło. Dlatego ja powiedziałem, że ja jestem gotowy coś takiego zrobić, ja jestem gotowy tą pracę, znaczy przyjąć tą ofertę i powiedziałem, no tylko dla mnie też było ważne, żeby przyjąć kontrakt gwarantowany. Jaka jest różnica pomiędzy gwarantowanym a niegwarantowanym? To taki, że ja przyjeżdżam do LA, wynajmuję dom, który, no tanie domy w LA nie są tanie, bierzesz taki dom, strzelam za 10-15 tysięcy dolarów, bo takie niestety domy są, a żeby być w dobrym miejscu sytuowanym, to taki musisz z takimi kosztami się liczyć i wynajmujesz dom za 15 tysięcy miesięcznie razy 10 miesięcy, to płaci 150 tysięcy, nie mówiąc o tym, że musisz przysłać auto, jedno czy drugie, czy przesłać sobie meble, czy przesłać sobie ciuchy i tak dalej, wszystkie te, że tak powiem, całe twoje rzeczy, przenieść całe życie z powrotem do LA i nagle po miesiącu czy po 2 tygodniach oni ci mówią, że jednak, wiesz co, jednak to nie jest to, co potrzebujemy, rezygnujemy z ciebie i nagle okazuje się, że z tego całego mojego marzenia gry dla Lakersów, no to zostałbym tak naprawdę nie dość, że wystawiony, to jeszcze bym dodatkowo stracił. Dlatego jeszcze raz, ja naprawdę chciałem i po prostu nie wyszło. No. Oni wzięli Dwighta, zdecydowali się wziąć Dwighta i w sumie Dwight pokazał się z bardzo dobrej strony. Wchodził z rezerwy, robił kawał dobrej roboty. On był już wtedy totalnie wyleczony po wszystkich kontuzjach i szczerze mówiąc nie wiem, czy bym doszedł do tego poziomu Dwighta, ponieważ ja jestem innym zawodnikiem, kompletnie innym zawodnikiem niż Dwight. To jest 100% pewne. No, ewentualnie możemy, nie wiem, zbierać piłki podobnie, czy jesteśmy razem zbierający. On jest zbierający, ja jestem zbierający, aczkolwiek no, ja rzucam z dystansu, on w ogóle nie rzuca z dystansu, może troszeczkę lepiej rzucam osobiste, na pewno gram więcej pick and rolli, aczkolwiek on bardziej jest atletyczny, skacze na alley-oopy i oni takiego zawodnika potrzebowali. Dlatego no, szkoda, że nie dostałem się, że ta oferta nie została przyjęta, ale no, na koniec dnia musisz zadać sobie pytanie też, czy kurde, no, ja rozumiem, że grać w Lakersach, ja wiem, że jest fajne, ale musisz to z punktu biznesowego też na to spojrzeć. No,
No po prostu to było, że tak powiem, nie do końca się to wszystko dobrze składało. Trochę nie przekombinowałeś z tym końcem kariery swojej? Przekombinowałem na pewno tę pierwszą decyzję. Ta decyzja nie była przekombinowana, ta pierwsza decyzja zaraz po zwolnieniu w lutym była przekombinowana i to ja się uparłem, nie wiem dlaczego, ale ja się uparłem, ponieważ dostałem ofertę naprawdę z 9-10 klubów i to, szczerze mówiąc, topka i jednej i drugiej konferencji do mnie pisała i dzwoniła. Miałem telefony bezpośrednio z Toronto, którzy potem zdobyli mistrzostwo NBA i mówili do mnie, że potrzebujemy, żebyś był trzecim centrem. Ja mówiłem, że no kurde, no znowu na 3 miesiące się przeprowadzać z Kalifornii do Kanady, wszystko jaki przesyłać. Jaki się zrobiłeś? No nie, no ale to nie jest takie łatwe się przenieść. Wiesz, oni mówią, będziesz w hotelu. No ja, no ale nie chcę być 3 miesiące w hotelu też. No, no kurde, no nie jest to łatwe. Nie mówiąc o tym, że trzeba się z chłopakami zgrać, jakiś, no, mieć pewne jakieś tam znajomości, relacje w drużynie. Oni by ci apartament dali, 150 metrów. I sprzątaczka by nic nie mogą dać, to jest zabronione prawnie umowami NBA, z umowami NBPA jest to zabronione i CBA, przepraszam, zabronione. I ja bym musiał wszystko sam sobie zaaranżować, dlatego to nie jest takie łatwe przenieść się z dnia na dzień, wszystko skasować i przenieść do drugiego miasta i tam podpisać kontrakt. I mało tego, oni powiedzieli, Marcin, byłbyś trzecim centrem, bodajże za Ibaką, Markiem Gasolem i byłbyś trzecim, czyli nawet bym się prawdopodobnie nie przebierał, bym siedział w garniturze. No kurde, być w drużynie Clippersów, gdzie byłem starterem i nagle przechodzisz do pozycji, gdzie w ogóle nie grasz, no to też nie jest łatwe. No wtedy, kurde, no naprawdę uwierzcie mi, że teraz wiedząc o tym, pewnie, żebym wziął ten kontrakt, dopłaciłbym im $1 milion, żeby mieć ten pierścień. Teraz to każdy jest mądry. Na obecną, ja do dziś wypominam to moim dwóm agentom, bo jeden się kłócił iść do Toronto, a drugi się kłócił nie iść do Milwaukee. No Milwaukee czesało wszystkich po kolei, mieli na 82 wygrane w sezonie, chyba mieli wtedy 60 czy 61. Kompletnym byli, kompletnie dominowali ligę i oni byli tym zespołem, który ma wejść do finału. A tymczasem, kurde, no dostali baty od Toronto, a ja się uparłem, że pojedziemy do Golden State. A oni mówią, Marcin, ale Golden State ciebie nie chce, bo nie potrzebuje wysokiego. Dzwoniłem do moich przyjaciół, do Adonela Foyla, który pełni rolę ambasadora w Golden State i on powiedział, Marcin, no niestety nie będziemy brali wysokiego, będziemy brali niskiego. Mało tego, mój agent zadzwonił do asystenta GM-a i przy mnie na głośniku rozmawiał, nie, będziemy brali niskiego, po czym 2 tygodnie później biorą Andrew Boguta, czyli gościa mojego wzrostu z Ligi Australijskiej. Po prostu ciebie nie chcieli. No po prostu a mnie nie chcieli. Tego nie przyjmowałeś, no, a ja się uparłem, że jednak pójdę do Golden State, bo byłem święcie przekonany, że Golden State wygra. No i... Poczekaj, chcę to dobrze zrozumieć. Byłeś święcie przekonany, że pójdziesz do klubu, który cię w ogóle nie chciał. Nie, byłem święcie przekonany, że Golden State wygra. Okay. Ligę wygra NBA, a ja chciałem po prostu dołączyć do nich. Podobnie jak z Zeną i z Golden State. Też bym chciał, no może, ale mnie nie chcą. No tak, ale jak chcieli niskiego, to mogli mnie akurat. No i mówię, to byłem bliżej w sumie niż ty. To ta decyzja, myślę, była tutaj było bardziej przekombinowane, było tutaj było zdecydowanie przekombinowane. Mnóstwo osób mi mówiło, co ty robisz. No ale ja tak, kurde, no ciężko wytłumaczyć. Naprawdę ciężko wytłumaczyć wtedy na daną chwilę, jak człowiek myślał i... Przecież twoi agenci musieli o siebie. Jak ci tłumaczyli, że oni cię nie chcą, a ty nie chciałeś iść do klubu, które cię chciały. No, no oni mówili, oni pytali, Marcin, kompletnie nie rozumiem twojej decyzji. Ja mówię, słuchajcie, no nie widzę siebie w Milwaukee. Mam w Milwaukee, mi mówili, że będę grał tam parę meczów, będę grał więcej, bo będziemy grali przeciwko Filadelfii, gdzie będzie Joel Embiid i na niego będą potrzebowali dodatkowego centra, który się z nim pomasuje pod koszem. No i potem były dodatkowe, mówię, i potem były też rozmowy z Toronto, dlatego... Tu było zdecydowanie przekombinowane. Czy żałuję? No tak, fajnie by było być w Toronto i zdobyć mistrzostwo, no ale trudno, no słuchajcie, no, było co było i myślę, że na koniec dnia nie mam tak naprawdę czego żałować, aż tak bardzo, no krzywda mi się nie stanęła tutaj, nic się nie wydarzyło tak drastycznego. Okej, okay. Komunikat do czatu, nie musicie tego pisać, co piszecie, ja wszystko wiem, ja kontroluję naprawdę całą sprawę. A co się pisze? Powiem ci w odpowiednim momencie. Chciałem wrócić na chwilę do Shaquille O'Neala, bo wspomniałeś o tych jego samochodach. On w swojej książce opisał
rywalizację z innym koszykarzem, rywalizowali o to, kto kupi droższy samochód. Tak, czytałem też to. I mieli już naprawdę duży problem z tym, żeby kupić droższy, no bo już kupili najdroższe, jakie są. Chociaż ostatnio usłyszałem, że Cristiano Ronaldo kupił za kilkadziesiąt milionów furę, ale to wtedy widocznie takich nie było dostępnych na rynku, albo już je mieli w garażu. Mhm. No i skończyło się tym, że Szak, zdaje się, kupił dwa samochody i złożył z nich jeden, żeby tak było drożej. To jest już taka duża fanaberia, bym powiedział. I chciałem się zapytać o twoje największe odpały finansowe. Takie po latach, które uważasz za totalnie głupie, ale też o największe, jeśli u siebie nie znajdziesz, o największe odpały finansowe twoich kolegów. No to mój największy odpał finansowy to był, to już to powiedziałem u kolegi Paczesia od nas z Łodzi, u Rafała Paczesia powiedziałem, to kupiliśmy Ferrari z Nene i to z dnia na, dosłownie z minuty na minutę. To była taka, myślę, że może nie po części taka fanaberia, ale to było też marzenie moje. To było marzenie, żeby kupić, jeżeli bym dostał sportowe Ferrari albo Lamborghini, które mogę wsiąść i zmieścić się, to na pewno takie auto bym kupił, no bo czemu nie? No, jeżeli stać mnie na to i tym bardziej znajdzie się auto, w które się mogę zmieścić, to czemu nie? W kabyle też się zawsze zmieścisz. No też nie, bo to nie chodzi też o sam wzrost w górę, tylko chodzi o kolana, wiesz, chodzi o kolana, że musisz, wiesz, gdzieś tam postarać się tam trzymać tą kierownicę. I o co chodzi? No i Nenek kiedyś powiedział w samolocie lecąc, że bo siedzieliśmy obok siebie i on do mnie mówi, że jutro idzie odebrać Ferrari. Ja mówię, ale jakie Ferrari? Ja mówię, no jadę odebrać, bo kupiłem Ferrari. Ja mówię, coś, mówię Nenek, mówię, mieścisz się w Ferrari, a Nenek Brazylijczyk, który jest jeszcze większy ode mnie, tak no o dobre dwa ramienia i większy, fizyczniejszy, 130 kilo, myślę, jak po 130 podchodzi, 125. I mówię, Nene, nie zmieści się w żadne Ferrari. Mówię, co ty do mnie powiesz? Mówi, człowieku, uwierz mi, siedziałem i wiem i kupuję, jutro odbieram. A następnego dnia był dzień wolny, to dlatego powiedziałem do niego, ja mówię, dobrze, no to słuchaj, daj mi znać, ja pojadę i zobaczę faktycznie, czy się zmieścisz. I ja kompletnie o tym zapomniałem. Myślałem, że oczywiście Nene świruje. Zadzwonił następnego dnia do mnie i mówi, że za dwie godziny będzie auto stało pod dealerem tutaj w Waszyngtonie, podjedź. Ja mówię, co to, dawaj, jedziemy. Pojechaliśmy do tego salonu, wsiedliśmy do auta, wsiadłem, faktycznie patrzę, mieszczę się, nogi miałem prawie wyprostowane, do dachu mi tam jeszcze tam parę dobrych centymetrów brakowało i no i co, no i trafiło mnie, mnie i podszedł pan dyrektor całego salonu. Ja mówię, czy macie jeszcze takie jedno? Mówi, mamy w takiej wiśniówce ładnej. A wie, pokażcie. No i podjechało i ja mówię, no, biorę je. W sumie. No i to była taka fanaberia, którą, jeżeli można powiedzieć o moich fanaberiach, takich jakiś, czy to był głupi zakup? Nie, no nie do końca. No, gdzieś tam dużo czasu jeździłem tym autem, aczkolwiek to nie jest auto na Waszyngton, gdzie od skrzyżowania do skrzyżowania jedziesz na jedynce. Nie daj Boże, jak przejeżdżał wtedy Obama, wracał z lotniska całą swoją karawelą, no to siedziałeś w korku 45 minut i siedziałeś. I to nie było najwygodniejsze auto do siedzenia 45 minut w korku, dlatego... Ale uwagę, no też o to chodzi. Co? No, ale nie mogę zwrócić nawet uwagi, bo nie mogę się tym autem nigdzie rozpędzić, nigdzie pojechać, bo były takie korki właśnie. Dlatego mówię, no gdyby to było w Los Angeles, czy Floryda, no to wtedy co innego, ale no to było takie szaleństwo. Ale to nie brzmi jak taka, wiesz, gigantyczna fanaberia, no bo to jest jednak samochód, uznana marka, tak dalej. Tak. To nie... Dwight zrobił większy chyba, lecieliśmy w samolocie i przewijał gazetę i znalazł, tylko Dwight wtedy też był, można powiedzieć, w swoim takim prime i miał, można powiedzieć, no, był wtedy jednym z najlepszych topowych zawodników, nie tylko najlepszym centrem, ale ogółem jednym z najlepszych zawodników NBA, obok LeBrona Jamesa, Kobiego i przewijał magazyn, gdzie znalazł takiego Knighta, to był pół taka opancerzona ciężarówka, można by to nazwać, nawet nie wiem, jakby taki ala SUV, ale to był taki potężny SUV, no cała opancerzona. Jak dla jakiejś jednostki specjalnej, tak? Tak, no i to tych aut było chyba 100 na cały świat.
pół miliona kosztowało auto. I Dwight zadzwonił w czasie lotu i powiedział, że on chce to auto. I zadzwonił do swojego menadżera. Lot wylądowaliśmy 2 godziny później, auto było już kupione i ma być lawetom dostarczone do niego pod dom. No to Dwight tak zrobił. Mało tego, raz gdzieś tam zamawiał jakiegoś Dodge'a Challengera, który tam jest w sumie tanim autem, ale dam 30-40 tysięcy kosztuje dolarów i pytał się mnie, jakie mamy auto wziąć. Ja mówiłem, że musi mieć 4 wydechy, 2 podwójne wydechy, musi mieć karbonową maskę, musi mieć takie dodatki, takie, musi być w chemii, musi być to w takim kolorze. I on zamówił dosłownie takie auto, jakie mu powiedziałem. Ja mu podyktowałem. Ja mówię, Dwight, ale to jest twoje auto. Mówi, nie, dobra, bierzemy takie. No i gość miał 10 czy ileś aut, no to wiesz, to dla niego to, mówię, no to takie abstrakcje są w NBA. Ale bardziej zmierzałem, mówiąc fanaberia, do takich najbardziej zmarnowanych pieniędzy, że wiesz, nie ma ich. Sekunda i zniknęły. Inwestycje, które uważam, że dzisiaj przełożyły się dla mnie na bycie po prostu lepszym biznesmenem. Czyli troszeczkę powtarzam się z innych wywiadów, ale inwestycje, gdzie ktoś mnie oszukał, albo po prostu pieniądze wydane na jakieś aplikacje, które miały być kosmosem jakimś i aplikacją, która podbije cały świat, a tymczasem 150 tysięcy dolarów poszło w piach. No ale mówię, dzięki tym pieniądzom się nauczyłem potem szanować troszeczkę więcej pieniędzy i dobierać troszeczkę lepiej partnerów biznesowych. Okej. Okay. Telefonik, halo? No witam panu, witam. Sebastian z Poznania, z tej strony, kłaniam się. Cześć. Chciałem zadać pytanie Polish Machine. Które krzaki zna lepiej, te w Berdańsku czy te wokół elektrowni po Wiśle? Które już tłumaczę, o co chodzi. Elektrownia po Wiśle, znajduje się miejscówka gamingowa Espot. I niestety był taki problem, że była tylko jedna ubikacja, a było nas 300 czy 400 osób swego czasu. No i jak natura przycisnęła, to niestety trzeba było znaleźć krzak i lataliśmy po całej elektrowni po Wiśle, żeby krzak znaleźć, bo już po prostu nie mieliśmy siły czekać w kolejce. A jeżeli chodzi o krzaki na Werdańsku, to jesteśmy gamer, to za dużo powiedziane. No, próbuję gdzieś tam sobie pogrywać w Warzone'a, czyli Call of Duty z chłopakami na serwerach. No jestem po prostu tak żałośnie słaby, że jak zlatuję na mapę, to gdzieś się kitram w krzaku i siedzę i nie biegam z chłopakami. Jak to się mówi, kampisz, tak? To za dużo nazwane, bo kampisz to przynajmniej siedzisz i strzelasz kogoś, tak. A ja siedzę w krzaku i czekam, aż się, wiesz, wszyscy powybijają i próbuję dojechać ostatniego, ale zazwyczaj do połowy tylko docieram i gdzieś ginę. Dlatego odpowiadając na pytanie kolegi, chyba krzaki na Werdańsku. Krzaki na Werdańsku są lepsze. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękujemy bardzo. A o co chodzi z tym swoim e-sportem? Tak naprawdę się to na maksa w to wciągnąłeś? To było zawsze częścią mojego życia. Nigdy nie miałem takiej szansy, żeby o tym więcej mówić, czy troszeczkę więcej uwagi na to zwrócić. Całe życie grałem w gry, różnego rodzaju gry, strategie, strzelanki, RPG. I to były takie, to była taka gdzieś tam moja młodość, dojrzewając na bałutach w Łodzi z bratem. Potem zacząłem oczywiście grać, jak zacząłem grać profesjonalnie w lidze, no wiadomo, przychodziło się do domu, czy po treningu po południu, czy wieczorami po meczach, gdzieś czas trzeba było zabić. Nie tyle co zabić, co urozmaicić sobie, no to się dało się do różnego rodzaju PlayStation czy komputerów i grało się w gry. No ja byłem do tego stopnia zafascynowany, że gdzieś to jakieś turnieje próbowałem startować, ale to było takie dla zabawy. No i teraz pojawiła się opcja zainwestowania w ligę e-sportową, polską ligę e-sportową, która piekielnie mocno się rozwija. Idziemy bardzo mocno i uważam, że jest to jedna z najpotężniejszych, że tak powiem, najpotężniejszych środowisk, która się rozwija, i biznesowych możliwości. I jesteśmy dzisiaj posiadaczami ligi w pięciu różnych grach. Myślę, że tworzymy kawał niesamowitego kontentu. Mamy naprawdę
bardzo ciekawe nazwiska, mamy współpracę podpisane z najpotężniejszymi firmami i bardzo fajnie się to rozwija. Ja osobiście tworzę turniej, to już nie jest pod banderą Polskiej Ligi Sportowej, można powiedzieć, że to jest po części pod moją banderą, Gortat Warzone Cup, gdzie zrzeszamy całą topkę chłopaków, którzy najlepiej właśnie strzelają w Call of Duty. Pozdrowienia tutaj dla wszystkich, którzy oglądają, bo wiem, że chłopaki z Twitcha gdzieś tam na pewno na piątym monitorze odpalili nasz dzisiejszy kanał i oglądają. No, jest topka chłopaków naprawdę, którzy wygrywają puchary europejskie i wbrew pozorom byś się zdziwił, jakie pieniądze zgarniają za to. Nie, nie zdziwiłbym się, wiem, no, że tam ty tam możesz, jest bo ty jesteś bardziej uświadomiony, ale myślę, że wielu ludzi nie do końca sobie zdaje sprawę, jakie po prostu wchodzą pieniądze też w grę. Dlatego tutaj dla ostatnich zwycięzców Rocket, Pikachu, Morfeusz, cała trójka naszej topki, która wymiata i gdzieś tam walczą w turniejach. Mhm. Odbierzmy telefon, halo. Antek z Biłgoraja, to jest taka mała miejscowość pod Zamościem. Cześć, cześć. Kurczę, sorry, jestem mega zestresowany, bo dzwoniłem ileś tam tysięcy razy i to się teraz to udało, nie? I w takim wypadku mam pytanie do pana Marcina. Czy żałujesz przejścia do Phoenix Suns, bo słyszałem, że mówiłeś do swego czasu, że to jest najgorsza organizacja w NBA? Czy żałuję? Nie mogę takiego, znaczy inaczej, nie mogę takiego użyć sformułowania, bo ja nie decyduję o tym, czy chcę iść do Phoenix Suns. Tak jak przy tym zostałem kompletnie, ale to kompletnie zaskoczony i nie wiedziałem o tej wymianie kompletnie nic, tak przy drugiej wymianie z Phoenix do Waszyngtonu widziałem już troszeczkę więcej i byłem do niej przygotowywany, a trzecią wymianę to ja sforsowałem. Ja sforsowałem i tylko i wyłącznie dzięki uprzejmości Waszyngtonu i całego managementu, z ludźmi, z którymi naprawdę bardzo dużo mnie łączy, do dziś ich naprawdę fantastycznie wspominam, to sforsowałem wymianę do Los Angeles, po części też ze względów prywatnych. I zawsze gdzieś tam sobie marzyłem, żeby skończyć w Los Angeles moją karierę, przynajmniej końcówkę mojej kariery, żeby zobaczyć, jak naprawdę się gra w Los Angeles. No i nie żałowałem, widziałem, co tam się dzieje i naprawdę to było fantastyczne. Nie mogłem zadecydować o tym, czy chcę iść do Phoenix, czy nie. Podpisując kontrakt, jesteś tak naprawdę ich produktem. Po części troszeczkę to nazwę brzydko, jesteś ich mięsem i nie masz na to wpływu. Czy żałuję, że tam grałem? Kurde, no nie, grałem ze Steve'em Nashem. No, grałem z według mnie najlepszym rozgrywającym w historii. Przepraszam, przerwę, ale jeszcze jedno pytanie właśnie miałem. Jak właśnie wspominasz Steve'a Nasha? Bo no wspominam go dobrze. No wiesz, no, dużo błędów też tam popełniłem jako młody chłopak i chłopak, który nagle z rezerwowego zawodnika w Orlando Magic, który zdobywał tam, nie wiem, 3-4 punkty na mecz i 3 zbiórki, nagle wskakuje do drużyny, gdzie rzuca po prawie 16 punktów i 10 zbiórek, dlatego no, miałem przeskok gigantyczny i tam też parę gaf, czy parę rzeczy popełniłem, rzeczy zrobiłem jako zawodnik, jako profesjonalista popełniłem błędy, ale broniłem się moją grą i to mi bardzo dużo pomogło, nie mówiąc o tym, że no, Steve Nash to jest gość, który karmi po prostu no, łyżeczką, no, karmi każdego zawodnika, jakbyś był jego dziusiem i on cię karmi, podaje ci piłki, on przewiduje na 3 sytuacje do przodu, Marcin zrobisz to, postaw zasłonę, roluj się do kosza, ja mówię Steve, ale oni cię podwajają i tak dalej, tam będzie rotacja taka, mówi nie Marcin, masz iść pod kosz, do ciebie piłka dojdzie, ja mówię ale Steve, mówi ale nie będziesz miał jak podać, mówi Marcin, czy ja się ciebie pytam, czy ja ci mówię, jak masz rzucać do kosza, po prostu bądź pod koszem, piłka do ciebie dojdzie. I co, idziesz pod kosz i ta piłka cię w czoło trafia. I wiesz, i to jest po prostu gość, był niesamowity, był tak inteligentny gracz. Przed meczem śmialiśmy się, że ja mówię spokojnie, mówię Steve, jak to się mówi po angielsku, I'm gonna bring you to the promised land. Ja mówię, że ja cię zaprowadzę do tej ziemi obiecanej, że on zawsze się śmiał, mówię, dobra, nieważne, że jestem dwukrotnym MVP, to Polak, 25-letni Polak mnie zaprowadzi do ziemi obiecanej. No tak, były takie jaja, no ale fajnie wspominam grę z nim. Niestety organizacja była fatalna. I to podkreślam, dzisiaj oczywiście są na o wiele lepszym miejscu. Niestety organizacja zaczyna się od właściciela drużyny. Właścicielem drużyny jest pan Robert Sarver, który jest, można powiedzieć, najbiedniejszym właścicielem drużyny NBA.
bo jest chyba najmniej wartościowym pod względem. Ale coś tam ma, dodajmy. Pod względem majątku. Coś tam ma, znaczy nie pożycza od kolegów na życie. Nie wiemy i niestety nie był taki skłonny do tego, żeby płacić na kontrakty. To, co było mówione w szatni, na spotkaniach z menadżerami, trenerami, to było kompletnie inaczej robione potem poza kulisami. Było dużo mniej obiecane, było dużo obiecane braciom, bliźniakom Morris, Goranowi Dragiciowi było obiecane bardzo dużo, a niestety wszystko było, każdy z nich odszedł z Phoenix z wielkim hukiem i to była dla mnie naprawdę... Akurat Goran chyba z NBA w ogóle wypadł, nie? Jeszcze raz? Goran chyba w ogóle z NBA wypadł. Nie, Goran poszedł wtedy do Miami, a dzisiaj jest w Toronto. Tak? Tak, dzisiaj jest w Toronto. Dziękuję. Aczkolwiek bardzo. Jest już, no wiadomo, ku końcowi. Okej, dziękuję za telefon, już nie przeszkadzam. Dziękuję bardzo. Słuchaj, ty jak trafiłeś do NBA, bo teraz trochę powiem, jak ja ciebie postrzegam po tym, jak obserwowałem cię w różnych wywiadach, czytałem wywiady z tobą, słuchałem ich, oglądałem je. Ty poszedłeś do NBA, wziąłeś udział w drafcie, byłeś zawodnikiem numer 57 na 60. Czyli generalnie nikt na ciebie nie stawiał. Raczej zakładano, że no, wiesz jak to... Próba, jesteś projektem. No, wypalisz to fajnie, nie wypalisz to nie. Fajnie przyszedł, potrzebujemy do kompletu jeszcze jednego, dawajcie go, może się nada, nie? Natomiast nikt nie liczył, że zostaniesz w tym NBA 12 sezonów. Z tego draftu to powiedzmy mało który zawodnik, o ile którykolwiek 12 sezonów w NBA został, co oznacza, że byłeś jakąś totalną sensacją, biorąc pod uwagę, w jaki sposób zostałeś, w jaki sposób się dostałeś do NBA. Natomiast jak ciebie słucham, jak ciebie obserwuję, mam wrażenie, że dla ciebie to była nie tylko przygoda sportowa, ale to była olbrzymia przygoda pod względem ludzkim, że ty czerpałeś z tego, gdzie jesteś, przeciwko komu grasz, gdzie grasz, z kim się spotykasz poza parkietem, na jakich biznesmenów trafiasz. Ty chciałeś przeżyć tą karierę na wielu poziomach, nie tylko na poziomie sportowym, ale na poziomie biznesowym, na poziomie relacji międzyludzkich. Po prostu chłonąłeś całym sobą całe te Stany Zjednoczone i całą tą zawodową ligę. Wydaje mi się, że pod tym względem byłeś troszeczkę wyjątkiem, że zawodnicy często traktują NBA po prostu jako dobre miejsce do zarobienia pieniędzy, do zrobienia sobie fejmu, natomiast ty uznałeś, że to jest dla ciebie trampolina także na życie po życiu. Po prostu zrobiłem coś, co bardzo dobrze do mnie przemawiali zawodnicy, koledzy z pierwszego roku mojego Orlando, czyli Bo Outlaw, Adonel Foyle, Tony Batty i paru naprawdę jeszcze innych chłopaków, którzy mieli duży wpływ na mnie. Nawet po części Steve Nash, Grant Hill, którzy potem byli w Phoenix. Oni powiedzieli krótko: Marcin, po prostu słuchaj, co się do ciebie mówi, słuchaj to, co do ciebie mówią na wykładach i naprawdę te numery telefonów, które otrzymujesz i ludzie, którzy oferują ci pomoc, po prostu zadzwoń do nich. Po prostu do nich zadzwoń, zapytaj się, porozmawiaj i wykorzystaj wszystkie możliwości, jakie daje ci NBA. Ja byłem tak sfokusowany na samej grze w NBA i na treningach, że przez pierwsze 7-8 lat ja naprawdę nie patrzyłem na nic dookoła, bo po prostu uważałem, że nie mam czasu. Ale ostatnie 4-5 lat w NBA, tak, to już było stricte tylko biznesowe i widziałem doskonale, widziałem doskonale, że w wieku 30 lat, jak podpisałem kontrakt, to ja wiedziałem, że to jest ostatni mój kontrakt. Ewentualnie kolejny, który by się trafił w wieku 35 lat, bynajmniej te Lakersi, o których rozmawialiśmy, to będzie kontrakt takim dodatkiem, bo to będzie... Czy koszykówka była troszeczkę pretekstem, żeby jeszcze rozdać trochę wizytówek i trochę wizytówek dostać? Oczywiście, że tak. Mhm. Oczywiście, że tak. Ku końcowi mówię, bo... To było po części też wymuszone przez, to było też po części wymuszone poprzez moją sytuację w zespole i poprzez to, jak ten biznes działa. Jeżeli dzisiaj Phoenix wymienia zawodnika w wieku 34 lat, poprosiłem o wymianę, koniec sezonu poprosiłem o wymianę z Waszyngtonu, bo wiedziałem doskonale, że pozabijamy się. Albo ja, albo John Wall zginie. Wiedzieliśmy o tym doskonale. Dojdzie do rękoczynu w szatni. Szatnia była podzielona nie tylko ze względu na mnie, ale poprzez różne inne czynniki była podzielona. Widzieliśmy również, że salary cap, czyli budżet zespołu, nie spinał się i nie, to było pewne, że już takich pieniędzy właściciel nie będzie płacił ponad budżet, bo każdy dolar ponad budżet sprawia, że on musi płacić podwójnie, a nawet od pewnego momentu potrójnie. Dlatego on powiedział, że nie będzie po prostu kład pieniędzy, jeżeli my nawet nie dochodzimy nie tylko play-offy, ale nawet w play-offach nie robimy tam wyższej rundy. I wiedziałem, że
tak na tym działa biznes, że ja jestem pierwszym, który ma 34 lata, nie dogaduje się z liderem zespołu i jestem pierwszy do strzału. Ja o tym doskonale wiedziałem i zdawałem sobie sprawę, jak ten biznes działa. Tylko mówię, próbowałem to wykreować tak, żeby to było idealne, żeby trafić do idealnego środowiska dla siebie. I poszedłem na spotkanie, powiedziałem, że mówię, słuchajcie, to nie działa. Oni mówią, widzimy. Ja mówię, słuchajcie, ja jestem gotowy na wymianę. Potrzebuję tylko od was, żebyście ze mną współpracowali. Zróbcie wszystko, co w waszej mocy, żebyście mnie wymienili do LA. I mówię, i myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie dla was i dla mnie. Oni mówią, że jeżeli Marcin znajdziemy rozwiązanie, że kontraktami będzie pasowała wymiana do LA, to pójdziesz do LA. I tak się stało. I miesiąc czy tam dwa miesiące później zostałem wymieniony do LA. No a w LA się działo już kolejne rzeczy, gdzie jeżeli nie jesteś faworytem Doka Riversa, no to, a też jestem z kolei 35-latkiem, za moimi plecami był Boban Marjanowicz, który ma 2,30 wzrostu, i Montrezl Harrell, który był, można powiedzieć, takim kocurem, który a propos, dzisiaj jest Montrezl Harrell w Waszyngtonie i pewnie siedzi na mojej szafce, ale no, był za moimi plecami młody chłopak, który się rozwijał. No i to tak, jak działało w Orlando, że ja wchodziłem, byłem za plecami, na początku, znaczy był Dwight, ale jeszcze za Dwightem była Donnell Foyle, który miał 34 czy 35 lat, a ja byłem tym trzecim centrem. Ja tego gościa po prostu miażdżyłem i zjadałem na treningach pod każdym elementem siłowym, wytrzymałościowym i gdzieś tam tym bieganiem. Tak nagle ktoś zaczął siebie zjadać. I po prostu go zjadałem, tak, zaczął się pojawiać moment, że Montrezl Harrell zaczął zjadać mnie. I to nie chodzi też o to, że nie, przegrywałem rywalizację na treningach. Nie, no po prostu stricte biznesowe rozwiązanie. No stary, nie będziemy dawali Gortatowi minut, 35 minut na mecz, bo on walczył o kontrakt, który musi podpisać, żeby w wieku 36 dostać jeszcze jeden, czy tam roczek, czy dwa lata kontraktu. Promujemy naszego młodego chłopaka, który, miejmy nadzieję, go podpiszemy. A co cię odróżniało od tych chłopaków z tego draftu, że ty 12 lat się utrzymałeś w NBA, a większość z nich nie? Robiłem progres co roku, robiłem progres do przodu, coraz lepszym zawodnikiem się stawałem i no, myślę, że tak nieskromnie mówiąc, przebijałem się w hierarchii centrów w całej NBA. Byłem zawodnikiem, który grał zawsze 82 mecze w sezonie. Robił na treningach to, co nie miałem dnia, że mnie boli kolanko, boli mnie paluszek, czy boli mnie paznokieć, to dzisiaj albo mam małą gorączkę, to nie zagram. Rzadko kiedy opuściłem trening. I to sprawiło, że byłem zawsze niezawodny dla trenera. On wiedział doskonale, że dzisiaj, nieważne co będzie się działo, Gortat zagra. I tak było. Na boisku myślę, że nie odpuszczałem. Nie było takich dni, kiedy odpuszczałem na boisku. Ja grałem na boisku po prostu ze złością. Ja grałem ze złością i... Czym ty się tak denerwowałeś? No, czymś musi się nakręcać na boisku. Grałem ze złością, grałem z ambicją i grałem z pasją i zawsze wierzyłem w to, że oglądam je, mimo że oglądało pewnie ze 100 Polaków czy 200 Polaków, to zawsze myślałem, że oglądam je 38 milionów Polaków, że ich muszę reprezentować, reprezentuję moje nazwisko, mojego ojca, mojej mamy nazwisko no i tak brałem. I tak jak powtarzam jeszcze raz, słuchałem uważnie to, co do mnie ludzie mówili i myślę, że to było najlepsze rozwiązanie, które bardzo dużo mi w życiu potem dało. Tak słucham o twojej mentalności, że byłeś taki niezawodny i trochę zestawiam to z sytuacją teraz Irvinga, która jest dosyć kuriozalna. Co ty o tym sądzisz? No, mamy zawodnika, który 3 lata temu twierdził, że Ziemia jest płaska i mówił to najzwyczajniej jakby serio. A teraz powiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby się zaszczepił, a że jest zawodnikiem grającym na co dzień w Nowym Jorku. A tam są wymagania, że musi. No to nie może uczestniczyć nawet w treningach z drużyną. On nawet chyba do restauracji tam nie może wejść, bo widziałem ostatnio zdjęcie prezydenta Brazylii, który musiał jeść na ulicy kawałek pizzy. No i ktoś powiedział, że się nie zaszczepi i już. No i dla mnie jest to, szczerze mówiąc, koniec takiego zawodnika w NBA. Oni powinni go wymienić w tym momencie, mało tego. Ale to wymienić też, ktoś go musi chcieć. Tak, to jest, ktoś go musi chcieć, to jest raz, a dwa, że po prostu on, nie wchodząc na boisko, traci pieniądze. I tak było z Benem Simmonsem z Filadelfii, który opowiadał, że on nie chce grać. On płaci $400,000 za mecz każdy, no ale tuż przed meczem się pojawił.
No, gość nie jest głupi, jeżeli ma tracić 400 tysięcy za mecz, no to jednak przyjdę, będę udawał, będę palił gupa, że nie wiem, wszystko jest ze mną okej, albo że jestem, nie, może chory jestem, albo trochę mnie pięta boli, ale przynajmniej będę na meczu, tylko po prostu nie będę grał, bo jestem niezdolny do gry. Mhm. No ale to długo też nie przejdzie. Kyrie popełnił błąd. Znaczy, ja ogółem uważam, że z tym gościem coś jest nie tak, ponieważ jakiś czas temu opuścił Cleveland, gdzie był LeBron James, i opuścił ich zaraz po mistrzostwie. Potem poszedł do drużyny, gdzie wypalił, że ziemia jest płaska. To jeszcze było w trakcie nawet Cleveland. Wypalił, że ziemia jest płaska. Ostatni rok był w Brooklynie i też nie grał, bo były jakieś problemy rodzinne, problemy z głową. Do dziś nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, o co chodzi. Klub powiedział, że stracił cierpliwość i dali mu troszkę czasu, żeby wrócił do siebie, żeby swoje sprawy ogarnął. Niestety tak mu długo to zajęło, że w pewnym momencie zespół zaczął go karać grzywnymi tam po ileś tam set tysięcy. No i bum, i mamy kolejny rok i on mówi, że się nie zaszczepi. No dla mnie nie ma dyskusji, bo u nas cała 15 stała do szczepienia i naprawdę, no ja jestem oczywiście tym, który dzisiaj uważam, że powinniśmy się szczepić, bo to pomaga i chroni. Myślę, że są mądrzejsi ludzie od nas, którzy te szczepionki wymyślają, i gdyby to wymyśliła pani Krysia na ulicy, albo pani Krysia z sieciówki obok tutaj, to byśmy pewnie tego bym nie wziął, ale jeżeli wymyślają to potężne firmy i osoby, które mają na tym pojęcie, to zaszczepię się. I staliśmy całą 15 przez 12 lat i nikt nie narzekał, każdy brał zastrzyki na jak lecieliśmy do Chin, braliśmy zastrzyki, przed każdym sezonem braliśmy na grypę zastrzyki i nie było żadnego powikłania, nie było żadnych problemów. Nie widziałem jeszcze nikogo, żeby po szczepionce miał powikłania, dlatego ja jestem za tym, żeby się szczepić. Mhm. Dobrze, odbieramy telefon, halo. Witam ponownie, Bartek Kłobuc, że nie wierzę, że dodzwoniłem się drugi raz. Ukradliście mi panowie dwa pytania o Kyriego Irvinga i Bena Simmonsa, dlatego szybciutko, żeby nie blokować linii. Pstryczek dla Marcina. Jak często ogląda swój konkurs wsadów z Ligi Niemieckiej? To jedno pytanie. Drugie moje pytanie, Marcin, jak to jest być gwiazdą Shakti na full? I czy powtórz drugie pytanie, jak możesz. Jak to jest być w Shakti na full gwiazdą i czy wam nie było szkoda czasami Javala McGee? Kolejne pytanie. Jak Marcin oceniasz szansę Olka Balcerowskiego w NBA? Okay. I ostatnie pytanie. Grałeś z wieloma zawodnikami, którzy byli już powiedzmy 35+. I ci zawodnicy już byli u schyłku, tak jak na przykład Kobe, gdzie tam siadło kolano, siada Achilles. Jak jesteś w stanie odnieść się do atletyki LeBrona, który kolejny raz, kolejny sezon jest naprawdę atletycznie, wygląda potwornie. I to wszystko, dziękuję. Odpowiadając na twoje pytanie, konkurs sadu z Ligi Niemieckiej, gdzie przy 20 tysiącach ludzi potknąłem się o maskotkę i wyrżnąłem orła i miałem kolano spuchnięte i chyba z tydzień czy dwa tygodnie przerwy miałem w grze. No, dużo ludzi to określa jako, nie wiem, obciach czy wstyd i tak dalej. Nie patrzę tak na to aż tak dosadnie. No szczerze, no wtedy akurat spojrzałem na to z tej prostej strony, że no, ludzie usłyszeli, kim jest Gortat. To tak, ważne, żeby promować Polskę. Nie, no teraz oczywiście żartobliwie o tym mówię, ale jakoś tak totalnie po mnie to spłynęło, ten konkurs sadów, bo to nie był żaden wyznacznik tego, czy jestem dobrym koszykarzem, czy nie. Tam maskotka uchyliła głowę do góry, wyrżnąłem o nią i koniec, kropka. Jeżeli chodzi o bycie gwiazdą Shakti na full, czyli programu, czyli tak zwanych blooperów w czasie meczu, no popełniłem parę blooperów, ale szczerze mam głębokie przeczucie, że większość z nich nie była moją winą. No to, że mnie John
John Wall w twarz z takiej odległości, jak tutaj w twarz mnie uderzył piłką, bo chłopak ścinał za mną i on myślał, że nie wiem, jestem przezroczysty i piłka przeleci mi przez twarz i włapałem takiego strzała po prostu, że mnie ścięło z nóg i upadłem i oczywiście trafiłem na Shaqtin na full. Potem parę razy było jeszcze innych, parę trików zrobiłem, było podanie wzdłuż boiska i tak zbiłem piłkę, że sam sobie do kosza ją wbiłem niechcący. No to są takie, mówię, to są takie naprawdę niefartowne czasami te akcje, że no nie do końca mam na nie wpływ. Słuchajcie, no na koniec dnia to nie jest coś, no nie byłem w pozycji takiego Javala McGee, który gość był regularnie, co tydzień regularnie miał i regularnie miał pierwsze miejsce, ale on po prostu takie głupoty robił na parkiecie, że naprawdę się można było za głowę łapać, że co on sobie myślał, wykonując pewne manewry czy pewne rzeczy. Dlatego no, taką osobą nie byłem. Trzecie pytanie było w sprawie 35-latków i tego, jak LeBron James, jak jest atletyczny. Wiesz co, no jest atletyczny. Dla mnie jest to gość, który ma, jest to wybryk natury, można tak powiedzieć. Takie sformułowania też się używa. Gość, który jest niesamowicie fizycznie przygotowany. To jest człowiek, który się rodzi jeden na miliard albo jeden na, nie wiem, no chociaż mniejszą dam skalę, na jeden na 100 milionów się rodzi, który nieważne do którego sportu pójdzie, będzie po prostu w nim dobry. On by poszedł do futbolu, prawdopodobnie by był jednym z najwspanialszych futbolistów w historii. I tak samo jest w koszykówce. Gość jest po prostu no potężny. Przez futbol rozumiesz futbol amerykański. Tak, futbol amerykański, tak. Jest po prostu gość niesamowity. I no, ale widać, że jest u niego zjazd formy, jest delikatny zjazd formy, zaczyna się powolutku sypać, no ale jak fizycznie się obok niego stoi, no ja teraz jestem chudy już, ale swego czasu jak byłem potężny, bo byłem większy, miałem więcej mięśni, to stałem obok niego, to patrzyłem na gościa, mówię, kurde, no jestem mniej więcej tych samych rozmiarów jak on, a on jest rozgrywający, mówię, ludzie. Ja mówię, to jest, mówię, niesamowite. On grał 1, 2, 3, 4, 5, na każdej pozycji gra. No to jest to tak, jakbyś miał zawodnika w piłce nożnej, który gra na wszystkich pozycjach, włącznie z bramkarzem. No to jest, mówimy o takim talencie, o takim gościu. Czwarte było pytanie, trzecie czy czwarte pytanie ominąłem, zapomniałem teraz. Balcerowski. Oleg Balcerowski. Oleg Balcerowski, no ja już to wielokrotnie powiedziałem, ja bym chciał, żeby on się dostał do NBA, bo na pewno spełnienie marzeń dla takiego, to jest ogromne spełnienie marzeń dla takiego młodego zawodnika i fajnie by było mieć kolejnego Polaka w NBA, który by coś osiągnął i który no, przede wszystkim dostałby się do NBA i miejmy nadzieję utrzymał. Ale no, nie będzie miał łatwo, nie będzie miał łatwo, na razie nie jest gdzieś wymieniany w jakichś draftach, nie jest wymieniany w tutaj predykcjach draftowych. Myślę, że ten chłopak ma jeszcze dużo do poprawy. Teraz poszedł do Ligi Serbskiej, o ile się nie mylę, jest w Serbii, będzie grał i no miejmy nadzieję, że tam się troszeczkę bardziej pokaże, bo w tej lidze hiszpańskiej troszkę więcej zaczął grać, ale no, ta średnia jego zbiórek na ilość minut grania na parkiecie jakoś nie powalała, dlatego no, to jest przede wszystkim pierwsza rzecz, na którą patrzą w NBA. Jeżeli masz te 7 stóp wzrostu, czyli jesteś te 2,12, 2,13 i więcej i nie zbierasz piłek, no to równie dobrze mogą tam wstawić gościa, który ma 1,80 m i też nie będzie zbierał piłek, ale ten 1,80 m będzie za to biegał, rzucał, bronił, podawał i będzie robił 1000 innych lepszych rzeczy. Dlatego mówi się, że Oleg Balcerowski rzuca za 3. No kurczę, no okej, no rzuca za 3, no ale też z jaką frekwencją rzuca za 3, jak celnie rzuca za 3. Pytanie, czy zrobi progres po prostu z tego roku do kolejnego. Jak zrobi postęp duży, jak najbardziej ma szansę się dostać. Mhm. Powiedz mi, miałeś kiedyś taką refleksję w sobie, że płacą ci za dużo, że jak podpisywałeś kontrakt warty 60 milionów dolarów, to sobie myślisz, kurczę, muszę przeliczyć te zera, przecież ludziom się tyle nie płaci, to nie powinno tak wyglądać. No, dzisiaj bym nieskromnie powiedział, że płacili mi za mało, tak? Ale to jest oczywiście po latach przemyślenia. Wiesz co, może nie tyle, co zastanawiałem się, kurde, naprawdę płacą mi za dużo, tylko czułem odpowiedzialność, że naprawdę nie masz prawa przyjść na trening i powiedzieć, że nie masz siły czegoś zrobić, albo nie masz siły gdzieś pobiec, albo nie wiem, nie chcesz jakiegoś eventu, czy jakiejś tam klubowej, masz jakieś odpowiedzialności klubowe, pozaparkietowe. Ale miałeś taki moment kiedyś, że sobie pomyślałeś, Boże, ile? Ile? Czy te zarobki tak stopniowo rosły, że się przyzwyczaiłeś w sobie do nich i kolejne szczeble nie robiły na tobie wrażenia? Tak było, to dosłownie tak było. Ja największą zmianę poczułem dopiero w
po moim pierwszym rookie kontrakcie, czyli pierwszy mój kontrakt był na dwa lata, potem po dwóch latach podpisałem 5 i po tym pięcioletnim podpisałem drugi pięcioletni. I to między po tych dwóch latach, gdzie dostawałem czek przykładowo, bo to jest, ja mówię o tym oficjalnie, bo jesteśmy jedyną ligą na świecie, która ma oficjalne zarobki podane. Zarabiałem, chyba tam było 10 tysięcy dolarów co dwa tygodnie i masz czeki, masz płatne 24 czeki na 12 miesięcy rozłożone i dostawałem, mówię, tam było między 8 a 10 tysięcy i musisz zapłacić za to 2,5 tysiąca za wynajem mieszkania, musisz opłacić 1,5 tysiąca czy tam 2 tysiące za opłatę za leasing auta, no i resztę pieniędzy na życie, tak? Czyli nie mówiąc o tym, że jeszcze coś musisz odłożyć. No i wchodziłeś do jakiegoś markowego sklepu i chciałeś sobie kupić jakiś zajebisty plecak albo torbę jakąś, tak, żeby wiadomo mieć fasony i kolegom z drużyny dorównać, może nie tyle co dorównać, ale żeby po prostu mieć coś fajnego. No i patrzyłeś na te ceny i tak wiesz tam 3, 4, 5 tysięcy i mówiłeś, kurde, no mówię, chyba jeszcze nie, mówię, chyba jeszcze nie, mówię, wolę zapłacić no, za... No to trochę zarobki jak tak. Z ekstraklasy piłkarskiej bardziej niż z NBA, tak tam się kojarzą. No ja mówię, wolę zapłacić za mieszkanie i za dom i ewentualnie, nie wiem, odłożyć trochę pieniędzy na życie niż takie rzeczy kupować. I nagle podpisujesz pięcioletni kontrakt, gdzie moja tam średnia była około 7 milionów na sezon i nagle z tych 8 czy tam 10 tysięcy co dwa tygodnie wzrasta ci czek do 150-200 tysięcy i sobie zdajesz sprawę, że możesz kupić co dwa tygodnie nowe auto. I wtedy idziesz do takiego sklepu. I to był ten moment, kiedy poszedłem do tego sklepu jeszcze raz i pytałem się, ile to kosztuje. 3 tysiące. Ja mówię, ile? 3 tysiące. I mówię... To masz 4. No to, tylko mówię, to daj zapakuj. To i jeszcze daj to. I to był ten moment zmiany faktycznie, kiedy poczułem tą zmianę i poczułem, że faktycznie jest to... No już pracuję w innych... To już był moment, gdy przestałeś patrzeć na ceny, tak? Tak, przestałem generalnie. Patrzeć na ceny. Generalnie to był ten moment. A najwyższy czek, jaki w życiu dostałeś? A najwyższy, jaki dostałem, mam zdjęcie tego czeku, zrobiłem, dostałem 700 coś tysięcy. Ale tak co dostawałeś co dwa tygodnie? Nie, to był jeden czek. Raz w roku NBA nam zwracało pieniądze. Jeżeli nie przekroczyliśmy pewnego progu jako cała ilość zawodników, 450 zawodników w NBA, mhm. nie przekroczyliśmy jakiegoś progu, to zwracali nam część pieniążków, które nam odbierali, potrącali nam z kontraktu. I to był taka... No i to był też fajny, ale tych pieniędzy fizycznie nie widzisz. Tych pieniędzy fizycznie nie widzisz, bo te pieniądze idą dalej, wpływają gdzieś tam na twój portfel inwestycyjny, czy wpływają do twojego menadżera finansowego, który się tym zajmuje i on te pieniądze inwestuje, ty tych pieniędzy nie widzisz. No to dlaczego ciągle czytamy, że większość zawodników zaraz po karierze to bankruci? Bo przede wszystkim nie zabezpieczają się, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mają złych ludzi, doradców między sobą. Trzecia rzecz, nie liczą się z kosztami. Cały czas wydają więcej pieniędzy niż zarabiają. A to nie jest łatwe na tym poziomie. To nie, no, no, trzeba mieć też sztukę, żeby wydać 180 na przykład tysięcy albo na przykład ćwierć miliona w dwa tygodnie. To też trzeba mieć sztukę. I tak co dwa tygodnie. A raz wydać to jeszcze dałbym radę i ja. Kupisz auto, tak? To kupisz auto, to rozumiem, że da się to wydać, ale są ludzie, którzy wiesz, no lecisz, znam przypadki tego, jak kolega latał na Bahamy i czy tam gdzieś na jakąś wyspę leci i on musi wziąć ze sobą czterech swoich ziomków, no ale jak ja polecę biznes klasą, to nie mogę ziomków wysłać ekonomią. To też im muszę kupić 4 bilety ekonomią i biznesem, tak, przepraszam, tak, biznesem. I w tym momencie, wiesz, no koszty ci rosną. Nie mówiąc o tym, że wiesz, no okej, okay, on dla ciebie będzie tam pomagał, sprzątał ci i tak dalej, czy tam woził cię, będzie załatwiał dla ciebie takie rzeczy wokół i dobra, dam ci 10 czy 15 tysięcy do ręki i wiesz, i to jest robione bez dokumentów, bez papierów, bez jakiegoś rozliczania sensownego i na to, na, do takich właśnie strat pieniędzy dochodziło. No nie mówiąc o tym, że co, jak robisz 7 dzieci 6 różnym kobietom, no to niestety prawdopodobnie będziesz miał dużo płatności w kolejnych 18 latach życia tych dzieci. Rzeczy tego typu, jak no, kupujesz 10 aut i każde auto potrzebują mieć obręcze i rymsy założone za 100 tysięcy, bo one niektóre się muszą kręcić, a niektóre się nie muszą kręcić, a niektóre muszą błyszczeć, no to jest niestety problem. Dlatego, a tyle mówisz o tej edukacji w NBA, ale niektórzy są, jak rozumiem, na nią odporni. No niektórzy...
No tak, no są odporni, albo po prostu nie słuchali. No nie słuchali, a jedną z rzeczy taką rozsądną, którą chyba ja zrobiłem, to jest to, że słuchałem. I niestety, no i masz takich ludzi, no kobiety tutaj są kolejne, które potrafią w NBA gdzieś tam przy mężu również popłynąć, to bardzo dobrze. I no takie przypadki są, aczkolwiek te statystyki już coraz bardziej się zmieniają, właśnie zmniejszają, ponieważ masz już coraz więcej ludzi, którzy edukują cię i cię chronią, NBA nas chroni, włącznie z tym, że no, jeżeli, słuchaj, masz inwestora, który gdzieś twoimi pieniędzmi zarządza i nie dzwonisz się z nim raz w miesiącu, minimum raz w miesiącu, i nie dowiesz się, co z twoimi pieniędzmi się dzieje, albo budzisz się po 2-3 latach i pytasz się, hej, nie wiem, dałem ci tam 3 lata temu $1 000 000, ile dzisiaj mam? No masz tylko 300 tysięcy. No ale jak? No ale jak? To powinno być chyba 1 300 000, a nie 300. No tak, ale żeśmy stracili na tym, straciliśmy na tym. I wiesz, no i potem miej pretensje do siebie. No czemu żeś tego nie sprawdził? Gdybyś widział, że po miesiącu, po 2, po 3 coś nie idzie w tym kierunku, gość nie ma planu na twój rozwój, na twoje finansowe, na inwestycje finansowe. Mało tego, sam gdzieś tam nie edukujesz się i nie śledzisz jakichś nowości biznesowych, finansowych, no to tak, będziesz bankrutem. No, będziesz ale bankrutem. Ty możesz się tak skeszować, że zamkniesz te wszystkie swoje inwestycje i weźmiesz te pieniądze, czy jesteś zobowiązany jakimiś umowami długoterminowymi? Są niektóre, masz inwestycje długoterminowe, aczkolwiek masz, siadasz i człowiek ci edukuje i tłumaczy ci, czy dzisiaj jesteś w stanie włożyć sumę taką i taką na dłuższą inwestycję, zakładając, że nie wiem, za pół roku, za rok możesz te pieniądze potrzebować, albo jakąś sumę pieniędzy możesz potrzebować. Jeżeli nie masz innego zabezpieczenia, no to wiadomo, że nie wchodzisz na taką inwestycję długoterminową. No ja na dzień dzisiejszy nie mam takiej potrzeby, żeby mogę inwestować na 5, 10, 15, 20 lat. Zresztą też tak robię na niektóre rzeczy. I to jest kwestia po prostu, jakie masz zabezpieczenia finansowe. Ale też i jakie trochę zabawa w numerki się robi. To totalnie numerki. Tylko pytanie, jakie chcesz mieć zwroty. Ja zawsze inwestowałem bezpiecznie. Nie potrzebowałem zwrotów, wymyślonych zwrotów 40-50%, bo takich zwrotów ci dzisiaj nikt nie zagwarantuje. A ja ci gwarantuję, to jest... to prawdopodobnie jesteś głupkiem, jeżeli uwierzysz mu na takie zwroty. I to są, lepiej dostać te, nie wiem, w zależności od lat, bo dzisiaj nawet 5% nie jest, dzisiaj inflacja cię zje, jak masz 5%, no, ale takie, nie wiem, te 8, 10, 12% chociaż zwrotu, jak masz minimalne taki zwrot, to już jest fajnie. To już fajnie, to jesteś w stanie no, pokonać inflację, zbić inflację i troszkę zarobić. Twój pieniądz się mnoży wtedy. Odbieramy, halo? Cześć, Maciek z tej strony. Cześć. Torunia. Mam takich 10 szybkich pytań. 10. Tylu tak, nie, albo jedno, drugie. Dawaj. Gotowy, Marcin? Śmiało. To jedziemy. Kto był lepszym koszykarzem, Paul Pierce czy Vince Carter? Paul Pierce. Większy talent, Luka Doncic czy Giannis Antetokounmpo? Luka Doncic. Czy LeBron wygra jeszcze tytuł? Myślę, że tak. W tym roku. Większą legendą jest Dirk Nowitzki czy Pau Gasol? Dirk Nowitzki. Nets zostaną w tym sezonie mistrzami NBA? Nie. Lakers. Trudniejszy do grania był Ron Artest czy Draymond Green? Przeciwko komu się trudniej grało? Tak. Ron Artest. Byłem swojego czasu top 5 centrów w NBA. Tak, nie? Tak. ŁKS Łódź awansuje do Ekstraklasy w przeciągu 3 sezonów. Powtórz. ŁKS awansuje do Ekstraklasy w 3 sezony. Wygraliśmy ostatnio, ale nie było najlepiej. Jeżeli będzie pewna pomoc, to tak. Myślę, że tak. Igor Milicic poprawi wyniki Mike'a Taylora na dużych turniejach. Przede wszystkim poprawi atmosferę w reprezentacji i pogodzi, miejmy nadzieję, pogodzi środowisko koszykarskie. Czy zrobi lepsze wyniki? Czas pokaże. To jest bardzo ciężko określić. No i ostatnie, najtrudniejsze pytanie. Czy prezes Piesiewicz przestanie ośmieszać polską koszykówkę? Czy prezes Piesiewicz... przestanie ośmieszać polską koszykówkę? Myślę, że póki będzie na stanowisku, to nie. Dzięki wielkie, Marcin. Dzięki. Trzymajcie się. Dlaczego twoja relacja z polską koszykówką jest taka trudna? Bo myślę, że po części jestem niewygodny, tak mi się wydaje.
gdzieś cały czas jest ten przekaz i dialog, że chce mieć miejsce jako prezes w Polskim Związku Koszykówki, gdzie jest kompletnie to nieprawda. To jest ostatnia rzecz, jaką w życiu bym chciał, wręcz bym powiedział, że za karę bym musiał to robić. Polską koszykówkę nie da się uzdrowić w rok, ani nawet dwa lata. To jest prawdopodobnie pięcioletni program, projekt, żeby uzdrowić polską koszykówkę. W polskiej koszykówce jest coraz mniej talentów, począwszy poniekąd przez siatkówkę, która ma o wiele lepsze wyniki, no może nawet teraz ma lepsze wyniki niż koszykówka, dlatego większość młodych, wysokich chłopaków idzie do siatkówki. Siatkówka płaci lepsze pieniądze niż koszykówka. I dlaczego są takie ciężkie relacje? Ponieważ siatkówka na krótką metę płaci większe pieniądze, bo docelowo to znaczy, nie ma czego porównywać w ogóle. No ale to patrzymy, wiadomo, że gdyby mówić o NBA, no to i płaci no, lepsze pieniądze niż piłka. Jak nie masz wielkich marzeń, to idź do siatkówki. Nie, no oczywiście, że tak. Tak, no to zgadza się, no ale to mówię. I myślę, że po części no, po prostu nie ma nawet potrzeby. Nie ma. Myślę, że dzisiaj Polski Związek Koszykówki i władze zasiedzące w Polskim Związku Koszykówki dzisiaj bardziej są nastawione na co innego niż na to, żeby rozwijać polską koszykówkę. Ale czy ta twoja relacja z polską koszykówką nie była już trudna w czasie, gdy byłeś aktywnym koszykarzem? Bo wtedy dużo się mówiło, że jest problem z twoim ego po prostu. Że to jest dobre pytanie. Że jesteś trochę za bardzo odjechany, bujasz. Musieliby się podać, i to jest bardzo ciekawa rzecz, chciałbym, żebyście podali przykład, i jeżeli tam piszecie na czacie, to podajcie przykład, bo to jest właśnie rzecz, która chciałbym to skonfrontować, bo o jakim ego możemy mówić? Kiedy mogłem być na kadrze, to byłem na tej kadrze. Praktycznie trenowałem od pierwszych obozów. Może czasami pomijałem pierwszy tydzień treningowy obozów, kiedy było bieganie po górach czy po lasach, gdzie ja tego nie potrzebowałem, bo wracałem po 100 meczach rozegranych w NBA i byłem w pełnym gazie. Robiłem wszystko to, co ode mnie wymagano w reprezentacji, począwszy od promowania meczy, robienia wszystkich sesji i spotów reklamowych dla reprezentacji czy dla Polskiego Związku Koszykówki. I byłem dostępny na każdy mecz, na każdy trening. Co możemy powiedzieć pod ego? To jest dla mnie pytanie. Chciałbym, żeby osoby, które to mówią, żeby naprawdę powiedziały, dały mi przykład. Bo mi się wydaje dzisiaj, że jest więcej osób siedzących dzisiaj w domu przed komputerem, które po prostu coś palną, bo tak im będzie wygodnie. Grałem naprawdę z dużą ilością chłopaków. Dzisiaj z 9 na 10, z którymi grałem, 90% chłopaków jestem w stałym kontakcie z nimi. Nie mam żadnego problemu. Większość z nich jest u mnie na kampach, wspiera mnie na kampach, na meczach, grają w moich meczach. Wspieramy się w różnego rodzaju inicjatywach, nawet pomagamy sobie. I oczywiście są pojedyncze jednostki, z którymi też nie jest mi gdzieś po drodze, albo gdzieś tam jakieś żale mamy swoje. Ale nie wierzę w to, żeby przez tyle lat grali ze mną i mieli ze mną problem, a mimo to grali. Bo to może działać na, nie wiem, to jesteś na mnie zły, to może wiesz, no zagramy jeden, dwa mecze. No ale nie mów mi, że są goście, którzy mieli ze mną problem i grali ze mną przez 10 lat i nigdy mi tego nie powiedzieli. Nawet siedząc i pijąc głupie whisky. To dochodzi do tego punktu, gdzie komuś mówisz, ty stary, po prostu nie lubię, jak robisz to, albo to mi się nie podoba. Czy byłem zawsze idealny? Czy miałem zawsze idealne występy? Nie, na pewno nie. I też żałuję pod tym względem, że dzisiaj, gdybym był, mógł powtórzyć pewne rzeczy, zrobiłbym pewne rzeczy też troszeczkę inaczej. Były mecze, wyjazd, były turnieje, gdzie chciałem być po prostu kompletnym liderem i nie tędy była droga, ale były też turnieje, gdzie chciałem być zawodnikiem, no to jest właśnie jego. Zawodnikiem drużynowym. A właśnie drużyna potrzeba czegoś innego ode mnie w tym momencie. I to był ten właśnie problem, gdzie po prostu czasami uważam, że źle dobierałem. Ale to jest jakaś zatra w tobie? Jak ludzie ci to wypominają, bo czasami się to zdarza. Nie, chciałbym, żeby dali po prostu konkretny przykład, bo tak naprawdę nie możemy wejść w jakąś polemikę, dialog, jeżeli no nie mam konkretnego przykładu. No rzucanie, że miałem ego, no ale w którym momencie miałem ego? No daj mi przykład, w którym momencie miałem ego, bo mówię, no to ciężko powiedzieć. No,
Bo powiem ci, bo głupi jesteś. No, ale daj mi przykład, dlaczego uważasz, że jestem głupi. No, nie powiem ci, no jesteś głupi. No i wiesz, no to taka właśnie rozmowa, że daj mi konkretny przykład. No też jeszcze raz powtarzam, nie uznaję takiego przykładu, bo rozmawiałem z takim koszykarzem z reprezentacji Polski, który mi powiedział, że masz w szatni potężne ego i tak dalej. A może to ego nazywa się pewnością siebie. A może to ego to jest właśnie... Może im brakuje tej pewności siebie, właśnie, dlatego są takie, a nie inne wyniki. A może jestem tym właśnie samcem alfa, który dzięki temu się właśnie przebił w NBA. A może jestem tą osobą, która umie wyciągnąć z danych sytuacji jak najwięcej. A może lubię po prostu dużo gadać. A ty nie lubisz, jak osoby dookoła ciebie gadają. A ty chciałbyś być w tej polskiej koszykówce dzisiaj kimś? Czy ja bym chciał być w tej polskiej koszykówce? Nie, w ogóle mnie to jest kompletnie nie mój cel. Tak jak powtarzam, no, ja jestem Marcinem Gortatem, który robi swoje projekty, swoje rzeczy. Ci, którzy chcą jesteś przy moich... Troszeczkę to głupio zabrzmi, ale ty jesteś większy niż polska koszykówka dzisiaj. No, bardzo dziękuję. Też tak poniekąd czasami uważamy. To jest właśnie jego. Ale to jest jego, no, ale taka jest prawda. No, taka jest prawda. Robimy cię więcej. Robimy cię więcej i myślę, że to nie jest też ten moment, żeby otworzyć puszkę Pandory, żebym ja mówił tutaj o tym, jak polska koszykówka, jak opakane w stanie ona jest, bo opowiadanie dzisiaj, że jesteśmy 8. zespołem na świecie jest troszeczkę jest błędne i mylące, mimo że ten niby tytuł mamy, jeżeli to nazwać tytułem, to mamy ten tytuł. Chłopaki naprawdę zagrali bardzo dobrze, podkreślam, fajnie zagrali, ale nie opowiadajmy, że to była drużyna roku wtedy, bo to, co się dzisiaj dzieje z Adamem Waczyńskim, żaden z chłopaków prawie się nie wstawił, prawie, bo było dosłownie na palcach jednej ręki dwóch, trzech chłopaków, którzy... Tam jest ciągle jakiś syf ostatnio. Tak, no i to nie opowiadajmy o drużynie roku, że to była drużyna roku, która zostawiła Adama Waczyńskiego totalnie na lodzie, tak? I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy dzisiaj pod słynnym tytule o 8. miejscu Mistrzostwa Świata, czy słyszałeś o jakimś koszykarzu prócz Adama Waczyńskiego, o którym właśnie teraz powiedzieliśmy, że był po prostu dramat i w sposób, jaki był potraktowany na reprezentacji Polski? Czy słyszałeś coś o jakimś innym koszykarzu? Czy któryś z nich podpisał życiową umowę? Czy któryś z nich błysnął troszeczkę? Czy któryś z nich wyciągnął coś z tego rezultatu? Czy Polski Związek Koszykówki na bazie tego, co się wydarzyło, stworzył coś konkretnego? Czy rozwinął, nie wiem, jakiś event? Czy rozwinął szkoły? Czy ściągnął jakieś potężne turnieje, bo jeżeli ja dzisiaj, o ile dobrze się nie mylę, to dzisiaj na ostatni turniej bodajże chyba w Gliwicach, to bilety były rozdawane za darmo już, bo nikt nie chciał przyjść na to. Mecze w Polsacie były oglądane tam w ilości... Śmiesznej. 1002. To słuchajcie, dzisiaj na naszym Twitchu, na Gortat Cupie mamy, wiesz, po prawie 1000 ludzi. No to i na ludzi oglądających, jak strzelają w gry. No nie mówiąc o innych streamerach, którzy mają takiego Izaka, który ma po tam, nie wiem, no jak dobry jest mecz Counter-Strike'a, to ma po parę dziesiąt tysięcy. No to ludzie, to o czym my opowiadamy, o czym my mówimy. Dlatego dzisiaj, jeżeli mielibyśmy powiedzieć o Polskim Związku Koszykówki, to jest naprawdę, to jakbyśmy otworzyć, to jest puszka Pandory, która jak otwieramy, to się po prostu wysypują i jest tyle rzeczy, które tam się dzieją i złych rzeczy, które się tam dzieją. Po prostu jest to kompletnie do zmiany. No, dzisiaj starsi zawodnicy, no jest to coś niesamowitego, że przychodzisz na mecz, byłem zaproszony na mecz Manchesteru z Villarreal, wielokrotnie byłem zapraszany na mecze też Legii poprzez pana tutaj Darka i tam siedzą weterani, piłkarscy, zawodnicy byli. Czy u nas na meczach reprezentacji są zapraszane ikony, gwiazdy, może gwiazdy, no ikony, byli zawodnicy, żeby może nie tyle. A ty jesteś zaproszony? Słuchaj, ja wręczałem ostatnio na gali żużlowej nagrodę dla najlepszego juniora, a przez 12 lat nie byłem zaproszony na galę sportową w koszykówce. Dlatego, no, jak ty nie jesteś, to nikt nie jest zapraszany, bo jaki by był sens zapraszać kogokolwiek innego? To jest po prostu, wiesz, no, dzisiaj jestem zapraszany wszędzie, tylko nie na galę, ani na sport, czy galę. No i ogółem nie jestem zaproszony na żaden event koszykarski, który jest organizowany w kraju. Czyli przepraszam, jestem zaproszony na eventy, które z ludźmi, z którymi mam gdzieś tam coś po drodze wspólnego, tak? Ale no, słuchajcie, czy to też nie polega na tym, czy ja będę płakał? Nie, to, no nie, po prostu nie, ale tak dzisiaj sytuacja wygląda i polska koszykówka potrzebuje dużych zmian. Jedną rzecz, na pewno jedną rzecz, którą dam kredyt panu
Piesiewiczowi. Tak, może przyniósł troszkę pieniążków do koszykówki. Przyniósł, bo faktycznie ma połączenia rządowe i ma połączenia polityczne. Przyniósł troszkę pieniędzy do koszykówki. No ale dalej możemy polemizować, czy te pieniądze zostały poprawnie wykorzystane, czy się rozeszły znowu bokami. Ciężko dziwię powiedzieć. Się działaczom, którzy myślą, że na wojowaniu z kimś takim jak Marcin Gortat mogą wygrać, bo czy mogą tylko przegrać. Czy by chciał powojować z Robertem Lewandowskim, czy z innymi piłkarzami, czy nie wiem, no nie chcę, czy w hokeju z Mariuszem Czerkaskim, czy Oliwą, no nie robi się takich rzeczy, no czy nie robi się takich rzeczy, no takie rzeczy też się wydarzają, ale stają, ale... A nikt rozsądny w to nie brnie. No ale dokładnie, no po prostu wydaje mi się, że moglibyśmy wspólnie, ja jeszcze raz powtarzam, nigdy nie chciałem od PZKosza żadnych pieniędzy, żeby to też było jasne. Ja mam swoich sponsorów, mam swoje zaplecze organizacyjne, finansowe, medialne, nie potrzebuję kompletnie nic od PZKosza, ale wspólnie dojść do jakichś projektów, wspólnie coś zbudować, wspólnie promować koszykówkę, budować coś do przodu. Niestety nie ma tego, no nie ma tego. Co dało prezesowi Piesiewiczowi wyjście na balu mistrzów sportu i walnięcie we mnie, że cieszymy się, że mamy dzisiaj lidera na parkiecie, a nie w mediach społecznościowych. No okej, okay, no. Nie, no trzeba być totalnym tumanem. Nie byłem, trudno. Mati Borek powiedział mu krótką wiązkę zaraz po tym, jak bal się skończył, w sensie skończył się. A czy wydaje mi się, że on ich pomylił wtedy i powiedział tą wiązankę komuś innemu? Nie, a potem się okazało, że... Nie, powiedział dobrą wiązkę. Mi się wydaje, że pomylił wiceprezesa z prezesem i... No tak, tak, znaczy mówił w kierunku jednego i drugiego, aczkolwiek właśnie chyba wice to przyjął na klatę bardziej niż... Ale słuchajcie, no... Dobra, no było, minęło. Mówię, ja byłem w totalnym szoku w momencie, kiedy te słowa padły, bo byliśmy dosłownie, nie wiem, miesiąc, dwa wcześniej, trzy miesiące wcześniej na fajnej kolacji, gdzie rozmawialiśmy o współpracy, rozmawialiśmy o rzeczach, które chcielibyśmy razem zrobić i o tym, jak wygląda reprezentacja i tak dalej. I wydawało się, że naprawdę było wszystko w porządku, a tymczasem po prostu no, dostałem takim młotkiem w głowę, jak on to wypowiedział. I on może padać różne bzdury, że to nie było o mnie, że on uderzy w stół, to się nożyce odezwą. No człowieku, no po prostu powie, no to o kim mówiłeś w takim razie, śmieszne. Tak? No, kto... tak. Dlatego mówię, to były śmieszne sytuacje. No i potem kolejne rzeczy się już, że tak powiem, były, to był już potem dobrze, ciąg. Nie traćmy czasu na śmiesznych ludzi. Tak jest. Odbierzmy sobie kolejny telefon. Halo? Halo, cześć. Cześć. Cześć, Oskar z Poznania. Cześć. Ja mam pytanie do Marcina. Czy chciałby wyskoczyć na burgera jedzonego z pucztami? Oskar, ty musisz się najpierw nauczyć jeść te burgery. Mieliśmy... A, czyli to kolega jakiś? Tak, kolegę mamy, który zjadł burgera. To jest wyjątek, na to musisz kiedyś zobaczyć. Gość zjadł burgera, rozłożył go na części pierwsze. Najpierw zjadł mięso widelcem i nożem, potem zjadł bułkę, potem zjadł pomidora i sałatkę na końcu. No słuchaj, no każdy tak ma jakieś tam swoje przyzwyczajenia i dlatego pozdrawiamy, Oskar, pozdrawiamy cię. Widzimy się w Poznaniu w weekend na targach e-sportowych. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Jest już po godzinie 22:00 i muszę spełnić prośbę czatu. Zwłaszcza, że powiedziałeś, że nie ma pytań, których nie mogę zadać. Walisz, Krzysiu. Przecież sam wiesz. Jak to było? Jak to z nią było? Proszę. Liza Ann. Jak to z nią było? No, kurde. Zastanawiałem się nad tym, jak, czy to jest zawód, dla kogoś będzie zawód, czy nie zawód. Tak, poznałem na meczu w Toronto Lisa Ann, ale no, nie wiem, teraz jestem już szczęśliwy żonatym i bym powiedział, że jak byłem singlem, to bym powiedział, że żałuję, ale nic się nie stało, a teraz bym powiedział, że nie chcę, żeby się coś stało. Mnie z tą kobietą nic kompletnie nie łączy. Czy ona powiedziała, że jesteś polski młot? Może sobie opowiadać, jestem polskim młotem, tak jak powiedziała to o 10 innych zawodnikach NBA, którym wytoczyła procesy, przynajmniej na innych, to jeszcze miała zdjęcia, bo na mnie nie ma ani było żadnego zdjęcia. To jest tak, jak ja bym tutaj usiadł teraz przed tobą i powiedział, co nie robiłem, nie wiem, z Jennifer Aniston czy Angeliną Jolie. Ale już powiedzisz, co robiłeś. No chyba nie na tym polega, bo to jest po części pomówienie, a po części też robisz siebie durnia. No jeszcze raz powtarzam, nie ma, po tak poznaliśmy ale się. Nie jesteś się Marcin, przecież wielu chłopaków marzy o tym. Chciałbym ci powiedzieć, no
tak jak mówię, gdybym był singlem, to też bym o tym marzył może, ale, ale no niestety nie. A dobra, bo? Stary, no dalej ci powtarzam. Dalej ci powtarzam, że niestety do niczego nie doszło i troszeczkę za daleko, myślę, poszła koleżanka tutaj i znaczy no też nie koleżanka, bo nie znamy się, nie mamy swoich numerów, nie kontaktowałem się z nią i no myślę, że procesy, które też ona ma w NBA wytoczone przez paru chłopaków, to jest standardowe. Zresztą ona często z tego słynie, że idzie do gazet czy do radia i takie rzeczy opowiada. Po co? Bo tak robi karierę swoją. Na tym robi karierę, że opowiada ciekawostki z życia. No tak robi, no musisz poczytać więcej, no widocznie ty musisz poczytać więcej informacji. No ale słuchaj, no przynajmniej zrobiła ci dobrą reklamę na mieście. Może no, zmyślono, no, ale nie wiem, czy to jest reklama, ale no, no dobra, no fajnie. No, no, nie powiedziała, że gumowy młotek, wiesz coś, tylko powiedziała, że polski młot. No. No ale nie ma nic z tym wspólnego, totalnie. Nie było takiego przelotu. Poznaliśmy, poznałem ją, była na meczu razem z dwoma jakimiś koleżankami z magazynu Playboya. Czyli czworokącik zrobiliście. Uff, to już grubo lecisz, grubo idziesz. Dlatego mówię, no to jest dla mnie. Ale jak to dobra, no to jest, ja dlatego właśnie mówiłem, że mówię, kurde, no jak będę opowiadał o tym wszystkim, to no, po części będzie zawód, powiedzą, nie, to Gorta, ty jesteś taki. Albo ci taki, nie uwierzą. Albo mogą mi nie uwierzyć. No, wasza decyzja. No. Niech pokaże zdjęcia, niech pokaże cokolwiek, niech pokaże to dobra, rozmowy. No nie było takiego spotkania. Budzisz się rano, włączasz telefon, patrzysz, o kurczę, ty poczułeś tak. O, nieźle, to mi dobrze zrobił u kolegów. Czy też powiedziałeś, o rany, to jaki obciąg? Nie, no przede wszystkim powiedziałem, no kurde, no ale w ogóle nie mówię, kto do mnie, o kim ona w ogóle mówi. I to do mnie doszło w ogóle też parę godzin po tym, jak się pokazało, bo oczywiście ludzie zaczęli mnie tagować automatycznie na Twitterze i na social mediach. Tak sobie mówię, kurde, no ale przecież mówię, gadałem, mówię, to było parę minut, no parnaście minut. O czym minut. Się gadałeś? Nic, tu powiedziałem tylko cześć, no bo ja ją rozpoznałem. Widziałem się w ostatnim filmie, wiesz. No tak nie, no nie ukrywam, że rozpoznałem ją, no i po prostu, no była szansa po meczu porozmawiać. Nie, bo to stała gadka na NBA, jest Leonardo DiCaprio, mówisz, widziałem się w ostatnim filmie. A, żebyś wiedział. No. Przychodzi znaczy, ona, akurat nią, widziałem się w ostatnim filmie. Nie wiem, który to był film, wiesz, ostatni jej, ale... No tak, ale nie, no tak żeśmy nie poruszali rzeczy, bo taki tematów nie poruszyliśmy, co porozmawialiśmy, ale to nie była też taka rozmowa, gdzie nie wiem, byliśmy sami, czy to byliśmy, że tak powiem, no, w grupie na otwartym terenie, gdzie dużo osób nas widziało i zresztą to nie byłem jedyny, który z nią rozmawiał, dlatego no, nie mogło być takiej, nie mogę, mówię, no na bazie tego. A męczy cię ten temat? Co? Męczy cię ten temat? W ogóle. Nie? Nie czujesz się zawstydzony w pewien sposób, jak o tym rozmawiasz? Co, no a mam inne wyjście teraz? Teraz nie, ale tak no, ja mówię, pytam prawdopodobnie, tak prawdopodobnie wiele osób teraz może być rozczarowanych, a wiele osób gratulowało mi. No ja mówię, że po prostu no, nie było nic. No, no, jak byłem młody, to może bym chciał, żeby było. Teraz jestem szczęśliwie żonaty i takiej rozrywki już nie potrzebuję. Mhm. Niestety. Jak dasz... Słuchaj, no... Jak dasz mi inny przykład innych kobiet, to wtedy możemy pogadać, ale no tutaj nie było akurat. Ludzie się akurat tego domagali przede wszystkim, wiesz. Nie było, no. No chciałbym... coś, dobra, zróbmy tak, bo my takie szoty czasami na po 22 dopiero takie pytania czasami, mogły paść. To była ta pierwsza godzina, była takie masowanie się, kogo to obchodzi tak naprawdę, nie? Pierdu. My nagrywamy takie szoty czasami, to teraz ci, którzy oglądali cały Hate Park, to będą wtajemniczeni, ale możesz teraz na przykład pozmyślać chwilę o niej i tak wytniemy to tylko na YouTube. No niedawno nie, bo to już idą, wiesz, że była to, idą główki, że... to idą na główki, idą na główki. Ale potrolujemy media, które tylko te, wiesz, tylko nie, ten fragment. Nie damy im takiej przyjemności, nie? Tym mediom, no nie. Weź no, powiedz, że chociaż no, się pocałowaliście czy coś. No, nie, też do tego nie doszło, no naprawdę. Ajajajaja. Nie, no to mówię, no chciałbym wam powiedzieć, że to było... No dobra, ale tak już bardziej, poważnie bardzo, mówiąc... bardzo, znaczy to jest na pewno już bardziej podchodzące, bo były też śmieciowe portale, które gdzieś tam wstawiły ją w ranking moich dziewczyn w ogóle, co było już totalnym szaleństwem. I no takie to na którym miejscu było?
Nie wiem, znaczy w sensie była wstawiona w galerię moich niby dziewczyn, z którymi się spotykałem, gdzie w ogóle nigdy takiego nie było miejsca, mówię. Nigdy takiej sytuacji nie doszło, dlatego no po prostu to już jest wtedy, mówię, no to też wyciągam wnioski do takich portali. Tak zupełnie serio to chciałem ci pogratulować małżeństwa, no bo... Bardzo dziękuję. Czekałeś na to wiele, wiele lat, tak. Jak rozumiem, znalazłeś wreszcie miłość swojego życia. Pozdrawiamy w ogóle serdecznie. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy żoną. Ale mogę też o sprawy damsko-męskie przecież porozmawiać. Czy twoja żona na przykład jest totalnie przez sześć dni nie będzie się odzywać do ciebie? Nie, właśnie jest totalnie najwspanialszą żoną i mogę śmiało, możesz takie rzeczy pytać. Totalnie wal wszystko. Tak? Tak. Wszystko? Dawaj. No bo to, że tak powiem, Hall of Fame, to masz taką bogatą, jeśli chodzi o nazwiska, no bo to była i Alicja Bachleda-Curuś. Okej. Okay. I mówi się o Dodzie. Że miałem romans z nią? No nie, no też nie, nie, nie. Poznaliśmy się, ale nie, to nie było romans. A ona nie chciała, czy ty nie chciałeś? Myślę, że... Nawet nie było chyba takiej rozmowy, żeby był romans. To nie, myślę, że nie było nawet takiego czasu, momentu, żeby... No nie, no ja byłem w trakcie sezonu. A w trakcie sezonu nic? No nie, no ja mam mecze, wyjazdy i tak dalej. Ona ma swoje życie i no nie, no nie było takiej opcji. Ja mieszkałem w Stanach, w Waszyngtonie wtedy. Dlatego nie. No nie było takiego tematu, ale poznaliśmy się, tak. Czyli kolegowaliście się po prostu? Tak, byliśmy na kolacji wspólnie i była na meczu u mnie. No normalne rzeczy takie. Ale czyli nie, prawie, no... ale nie pykło. Wiesz co, ale mówię, nawet nie, to nie był też taki moment, myśmy nawet tymi kategoriami nie rozmyślali, żeby to był, nie wiem, romans czy związek, coś takiego. Na pewno to była dzień, dwa i to nie było w ogóle, od tamtego momentu jej nie widziałem. No to mówię, no to samo pokazuje, jak nie mówiąc potem, że ona już była żonata, tak, to mężata, przepraszam, to wyszła za mąż. To nie było takiej sytuacji, ale tak, poznaliśmy się z Dodą. I wbrew pozorom tutaj było więcej, bo poszliśmy na kolację. A to nie jest tak, że tobie było łatwiej znaleźć miłość wśród znanych osób niż wśród nieznanych, bo tu zawsze dochodził pewien dystans, czego ona ode mnie chce, czy czasem nie leci na to, że jestem Marcinem Gortatem, a w przypadku no, uznanej aktorki jak Alicja Bachleda-Curuś, czy też nawet... Udajmy z tą Dodą, że na chwilę na potrzeby tego pytania, że trochę łatwiej ci zaufać w szczerość intencji w przypadku relacji z osobą znaną. Wiesz co, nie patrzyłem nad tymi kategoriami, bo tak jak i Alicję poznawałem i tak jak poznawałem inne dziewczyny, to nie było to, nie kierowałem się. Oczywiście zawsze miałem z tyłu głowy, że musisz uważać na to, bo już to podkreślam po raz kolejny, NBA naprawdę potrafi ci wyprać mózg pod względem tej ostrożności na kobiety, na związki i tak dalej. Tak jak robi kawał dobrej roboty pod względem tych wszystkich innych szkoleń, wykładów, tak pod względem właśnie tutaj kobiet i życia w związku, to jest na pewno coś, co bym ja osobiście wprowadził parę zmian. Ale odpowiedz na twoje pytanie, myślę, że żołądek gdzieś mi też po części mówił, słynny Instagram, który nie został stworzony przez Boga, tylko przez nie wiem kogo, ale to była potoczna myśl moja, że Instagram został stworzony przez Boga, żeby pokazywać czy mężczyznom, czy kobietom. I to poznajesz, czujesz to potem, nie? Przy kolejnym spotkaniu, czy kolejnej kolacji, przy kolejnym gdzieś tam. Bo to byś nawet to czujesz. Wiesz, no, trudno ukryć, że nie jesteś koczkarzem. Nawet załóżmy, że dlaczego ktoś, miałbym też się załóżmy, ukrywać? Że ktoś nie wie, kim jesteś, tak? No to zawsze pierwsze pytanie, dlaczego jesteś taki wysoki? Najgorsze jest to, kiedy pali głupa, że nie wie, że jestem koszykarzem, a tak naprawdę wie. No to już jest duże. Albo hasło, wiesz, bo ja wiem, że ty jesteś koszykarzem, ale mnie kompletnie nie interesuje to, że jesteś koszykarzem i tak dalej. No dobra, no... To co cię interesuje? Dlaczego ze mną rozmawiasz? Mam piękne oczy i chcę ze mną porozmawiać. Nie, no... Dlatego kompletnie inaczej było z moją żoną, jak żeśmy się poznali. To było kompletnie inna relacja, kompletnie inaczej wszystko się to zaczęło i mówię, no w stosunku do innych kobiet to było po prostu... Były pewne rzeczy, które czy ja nie akceptowałem, czy one też we mnie nie akceptowały i po prostu nie wypalało. A trudno jest być Marcinem Gortatem? Nie mówię o tym, że jak wszedłeś, to prawie głową walnąłeś we framugę. Jest trudno. Ale tak generalnie, na co dzień. Uważam, że tak. Uważam tak i teraz nie rozczulam się nad sobą, ani nie szukam jakiegoś współczucia i tak dalej, ale jest trudno. No, jest trudno, bo nie mówiąc o tym, że gdziekolwiek idziesz, to ludzie zawsze gdzieś
te wiesz, patrz Gortat idzie, wiesz, dawaj zdjęcie, zrobię i tak dalej. Nieważne, że tego zdjęcia nigdzie nie wstawiasz. Przychodzi, zadaje 1000 pytań, na które czasami ja nie mam czasu. I są te sytuacje, gdzie mówię, słuchaj, nie, mogę być w restauracji z żoną, jeść, ale on przychodzi, on chce zdjęcia. Ja mówię, kolego, jestem z żoną, prywatny mój czas, jem z żoną, chciałbym zjeść, nie mówiąc o tym, że mam steka w pół przekrojonego i zaraz mam ugryźć go. Kolego, jak skończę, to zrobię. Nie mów mi, że jesz mięso. No to z fochem wychodzi. Czekaj, bo się wygadałeś, że jesz mięso. To dzisiaj nie jest popularne. No ja wiem też. Dlatego widzisz, no bynajmniej to, że jestem gdzieś zakładnikiem tego, że jako sportowiec muszę uważać to, co mówię. Kiedy ja chcę po prostu powiedzieć prawdę. Chcę powiedzieć prawdę i tak uważam. No możesz mnie lubić za to, co mówię, albo mnie nie lubić. No, Boże, ale raz powiedziałeś prawdę, to na początku programu przepraszałeś. To jest tą prawdą, to też. Powtórzę jeszcze raz, jeżeli jakieś osoby poczuły się urażone, w szczególności kobiety moim ostatnim wywiadem dla żurnalisty, to najmocniej przepraszam. Znowu, Jezu, moje słowa może były za mocne. Ja sobie wyobrażam, że jak. Bo już jak jesteś bardzo popularny. No to jednak często masz jakieś możliwości ukrycia się w tłumie, chociażby, wiesz, czapka, okulary, coś tam. No to jest ten problem. Ale ty tak się, wiesz, ty tak wystajesz ponad tłum, że no jest zawsze ten problem, się dostrzegam. Jest ten problem, nie ukrywam, że mówię, no nie jest to do końca fajne. No też bym chciał iść do restauracji, nie wiem, usiąść normalnie, napić się drinka, albo chciałbym wyjść do klubu i... No ale wyjechałem już. To jeszcze raz wiesz, gdzie indziej. Ale będę tu zawsze wracał, bo jestem Polakiem. Mimo że przyjąłem obywatelstwo amerykańskie też i mam paszport, to jestem Polakiem. I przyjąłem paszport tylko i wyłącznie dlatego, żeby po prostu tam pewne czynności mieć łatwiejsze w Stanach i większą swobodę działania, ale no jestem Polakiem, do końca będę Polakiem, nieważne jaki ten kraj będzie i nieważne jacy ludzie w tym kraju będą, to będę zawsze do tego kraju wracał. Moje dzieci będą Polakami, będą miały paszporty polskie i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Okej, okay, telefonik. Halo, halo. Halo, cześć Krzysiek, cześć Martin. Cześć. Mam trzy takie krótkie pytania. W swoim podcaście opowieści z NBA rozmawiam z moimi zawodnikami. Akurat rozmawiałem kiedyś z Bruno Sundowem i Gregiem Wagnerem i powiedzieli oni o tak zwanych rookie duties. Czyli klasycznie pewnie były donaty, kawa i pewnie przyniesienie gazety, ale też zdarzało się takie sytuacje, że na przykład Cedric Ceballos wyrzucał piłki w trybunę i ci rookie musieli po nie iść. Czy miałeś tego typu zadania podczas debiutanckiego sezonu w Orlando Magic? To jest pierwsze pytanie. Drugie to, czy pamiętasz może jakiegoś plakata, czyli takiego dunk, którego jakiś zawodnik na tobie zrobił i plakat, który ty zrobiłeś na innym zawodniku? I to były te dwa pytania. To już ci odpowiadam, tak? Miałem dużo odpowiedzialności jako pierwszoroczniak, aczkolwiek miałem na szczęście troszeczkę chyba na dzień dzisiejszy łagodniejsze te odpowiedzialności, takie te kocenie, tą, nie wiem, falą to nazwać można, bo nie miałem czegoś takiego, że mi wykopywali 20 parę piłek, czy tam 15 piłek mi wykopali w trybuny i musiałem latać i je zbierać, bo to było, no to już takie było hardkorowe też po części. No miałem inne, no nie wiem, iść w deszczu iść po auto Dwighta i go przyprowadzić mu pod samo wejście, żeby on nie zmógł. Musiałem ciasty te przynosić, pączki. Raz się wycwaniłem, że przyniosłem pączki i kupiłem. Następnego dnia rano miało być pączki, ja kupiłem dzień wcześniej wieczorem. Zostawiłem je na ladzie. Następnego dnia rano przyniosłem. Dwight złapał, spojrzał na nie i mówi, czerstwe są. Mówi, co to jest? Mówię, no miałeś pączki. Miałem pączki przynieść. Nie, mają być mięciutkie, mają się rozpływać w usta, mają być świeżo zdjęte z tego. Ja mówię, Dwight, mówię, no ale trening jest na 10:00, ja muszę być tutaj już na 8:00. O 8:00 wchodzę na siłownię, wchodzę robić technikę pod koszem i tak dalej. O 7:00 muszę tu być, żeby zjeść śniadanie i wszystko to. Muszę wstać za 15:07. Nie interesuje mnie to, wstaniesz o 6:00. Kurde, i nagle gość, wiesz, myślałem, że przycwaniakuje, a tymczasem on mówi, dobra, no przed każdym meczem o 6:00 rano wstaję, siedzisz po pączki. Jechałem i powiem szczerze, że nauczyło mnie to troszeczkę. Nauczyło mnie też to taka jazda po te pączki. Potem też gnoiłeś młodych? No jak? No ale czyli jednak ten gen wojskowy się odezwał. Oczywiście, że tak. Potem ja miałem swoich chłopaków, którzy dla mnie robili rzeczy. No ale potem też Dwight się mną zaopiekował i to działało w dwie strony. Mieliśmy
mieliśmy piękną galę, gdzie wszyscy przychodzili w smokingach i tam było z 500 osób siedzących na gali, mnóstwo stolików, mnóstwo gwiazd. Dwight przemawia na scenie i mówi, no w związku z tym, że dzisiaj urodziny ma Patrick Ewing, czy tam jutro będzie miał urodziny Patrick Ewing, to myślę, że dzisiaj powinniśmy odśpiewać Happy Birthday. Dlatego poproszę tutaj kolegę zespołu, który mu to zrobi. Marcin, zapraszamy cię na scenę. I w tym momencie, wiesz, ja kompletnie po prostu osłupiałem, mówię, ale jak, co, gdzie w ogóle, wiesz, ja mówię, w szatni mogę zaśpiewać Happy Birthday, ale nie mówię na scenie przed 500 osobami, wiesz, no ale no nie miałem wyjścia, no i wychodzisz, oczywiście 500 osób ci bije brawo, wiesz, gwizdają, dają ci otuchy, no ale lecisz z tym, no nie masz wyjścia, no lecisz i nie masz wyjścia. Raz przyjechał Dwight, byłem pierwszy, bo na wszystkie eventy musiałem przyjeżdżać pierwszy, stawałem, czekałem przed wejściem, bo akurat podjechałem, był tam boy, który bierze od ciebie auto, walej parking i odwozi ci auto, dostajesz karteczkę z numerkiem, no i stałem i patrzę, akurat Dwight podjeżdżał, tak, swoim Maybachem, no i tak podjeżdżał, mówię, wow, ale fajne auto, mówi, zajebiste, mówi, ty, mówię, daj kursnąć się, mówię, nawet ci go tutaj odstawię, zobaczę tylko, jak się nimi, wiesz, jak się go prowadzi. Odstaw go i dał mi te kluczyki, pojechałem, odstawiłem, wracam, a on do mnie, mam genialny pomysł, odstawisz wszystkich zawodników auta. Ja mówię, Dwight, poważnie? A on mówi, tak. Mówię, jak jesteś taki chętny, to wszystkie auta odstawisz. Ja mówię, stary, naprawdę? A on mówi, nie rób mi tego, jestem w garniturze, w smokingu, w tym. Ja mówię, błagam cię. Ja mówię, odstawisz wszystkie auta, jak ostatni zawodnik odbierze ciebie auto, dopiero możesz wrócić do, usiąść do stolika. Ale no ham, no, żeby no, nie powiedzieć nie ham, no nie ham, no, ale no, musiałem dywać, wiesz, no odstawiałem te Ferrarki, wszystkie Mercedesy, BMW-ki, nie mogłeś Maserati. Mu powiedzieć, pierdol się? No to by było, to tak mi byłoby łatwo już potem. To już masz, jesteś odcięty, jesteś walienowany potem z zespołu, jak takie coś zrobisz. Tak? Jesteś walienowany i wiesz, są eventy organizowane przez takiego Dwighta czy innych kolegów z zespołu, zapraszają cię na imprezy do domów, na prywatne jakieś tam eventy i wtedy nie dostaniesz takiego telefonu, jak nie wykonasz zadań. No. Widziałem takie przypadki. No jeżeli chcesz przetrwać, musisz swoje ego włożyć gdzieś do kieszeni, swoją gdzieś tam zarozumiałość, czy jakąś tam swój charakter, honor. I fuck it, i robisz, nie masz wyjścia. musisz działać. Na tym to polega i wiesz, na koniec dnia to tym wszystkim szacunek zdobywałem u tych chłopaków i to było zajebiste. No. Do dziś jesteśmy no, mega, mega, wiesz, blisko za to. Mm-hmm. Powiedziałeś o imprezach, ale powiedziałeś też o tym, że wstawałeś bardzo rano, żeby na tym treningu być, że zaczynałeś trening o 8. Wydaje mi się, że nie wszyscy mają świadomość, jak wygląda życie koszkarza NBA pod względem etosu pracy, bo wielu myśli, że to właśnie są te Maybachy i czerwone dywany, a jednak to jest też poranny, mówiąc krótko, zapierdol. Co zapierdol, to jest mało powiedziane. Bardzo szybko, krótko powiem, tylko mój prawdziwy trening dnia, taki dzień treningowy, to był normalnie 8 godzin na sali. To nie było coś takiego, że ja przychodziłem na godzinę 10, jak był trening i o 12 kończyłem i wsiadałem w auto i jechałem. Nie było takiej opcji. Zaczynałeś trening rano, gdzie miałeś siłownię. Przed siłownią miałeś najpierw śniadanie, nad którym siedział nad tobą gość, który ci wskazał zjeść wszystko, bo jak nie zjesz wszystkiego wystarczająco, protein, węglowodanów, wszystkiego nie wciśniesz w siebie, to w ogóle nie odejdziesz, nie wejdziesz w ogóle do szatni. Szedłeś do szatni, przebierałeś się, zaczynałeś siłownią, czekała na ciebie fura różnego rodzaju suplementów, tabletek i szejków do wypicia. Piłeś to wszystko, robiłeś siłownię. To nie było, to nie polegało na tym, że przychodziłeś i dobra, daj tam, nie wiem, 20, bo poprzerzucam sobie. Nie, brałeś maksy swoje. Ja nigdzie tyle książek nie przeczytałem na siłowni, zawsze sobie tak siadałem na jakiejś maszynie. No to nie taka siłownia, wiesz, to siłownia jest taka, że wsiadasz, a jak złapałeś za telefon, to już na siłowni to w ogóle była awantura. Telefon to był tylko po to, żeby muzykę połączyć i najlepiej playlistę, która się nie kończy za godzinę, nie? Do godziny musiała ta playlista grać i potem jechałeś trening i nie było dyskusji. Kończyłeś trening, znowu szejki gdzieś na parkiet, robiłeś trening indywidualny, techniczny albo rzutowy, potem robiłeś trening drużynowy. Po treningu drużynowym, jak miałeś jakieś braki, to czasami zostawałeś po treningu, czułeś się zagrywek, jeżeli byłeś za przeproszeniem głąbem, to musiałeś te zagrywki nadrobić, bo inaczej zespół z tobą nie może grać. Jak nie znasz zagrywek, to nie możesz grać. Niektórzy tak z NBA wypadali, no bo no, nie, wchodzisz na boisko i kręcisz się wokół własnej osi, bo zagrywek nie znasz, no to stary, no to po prostu no, nie masz szansy tam przetrwania. Kończyłeś trening i potem byłeś, twoje ciało było tak zniszczone i tak było zrujnowane, byłeś tak wycieńczony, że jak usiadłeś dobrze na krześle w szatni, to zasypiałeś. Natychmiast musiałeś robić odnowę, zimne baseny,
ciepłe, masaże, różnego rodzaju aktywacje mięśniowe, jeszcze takie rozluźniające rozciągania. Wracałeś do domu, kolejny obiad i szedłeś spać. Budziłeś się po 2-3 godzinach dobrego snu na wieczór 5-6 i dopiero mogłeś funkcjonować i mieć czas wolny. No, ja normalnie pracowałem tak jak każdy inny człowiek. A teraz jesteś blisko na przykład LKS-u Łódź, mówię o piłkarskim LKS-ie Łódź, no i patrzysz na nich, nie myślisz sobie, że to fajrant jeden wielki, że tak sportnie wygląda, wiesz, bo to 1,5 godziny tam, a te 1,5 godziny też nie jest jakoś szczególnie intensywne, powiedzmy sobie, bajerka, śmiechy i potem do domu, zawijka o 13 już jesteś na mieście. No, piłka nożna jest troszeczkę inna, aczkolwiek no, ja mogę tylko mówić za siebie. Ja bym z wieloma rzeczami nie mógł dać, wiele rzeczy bym nie dopuścił. No, inaczej, no, grałem w najlepszej lidze świata i to jest coś, co tam, jak czegoś nie potrafiłeś robić podstawowego, to byłeś piętnowany od razu. To było ewidentnie, byłeś tak wyeksponowany na tle drużyny i na tle ligi. To akurat nikt nic nie umie, więc jest że, no nie, no jakieś tam są potrzebne umiejętności i ja po prostu nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby pewnych rzeczy na boisku nie potrafić robić albo czegoś nie rozumieć, nie umieć. Tak? I to było coś, co ja musiałem natychmiast nadrobić. Oglądam dzisiaj, no byłem na meczu ostatnim ŁKS-u, wygraliśmy 1-0 z Arką Gdynia. Kurde, no na początku wyglądało to fatalnie, przez pierwsze 20 minut byliśmy gnieceni, bałem się, że w ogóle tutaj to się zakończy fatalnym rezultatem. Potem pod koniec pierwszej żeśmy nagle, my zaczęliśmy ich gnieść, zdobyliśmy bramkę na 1-0. Za chwileczkę był faul, który nam gwiznęli, okazał się, że był karny i mówimy dobra 2-0 i mamy to i chłopak wali, młody wali w słupek i jest 1-0. No i potem druga połowa i znowu jesteśmy przez 45 minut gnieceni. No i słuchajcie, no nie jestem ekspertem piłki nożnej, no a na pewno nie. Ale jak się skończy twój romans z LKS-em, tym piłkarzem? Jak się skończy mój romans z LKS-em? Weryfikuję to, co na pewno było powiedziane, ostatnio napisane. Niestety nie jestem tą osobą, która wspomogła LKS finansowo. Niestety też tego nie zrobię. Mieliśmy jakieś wstępne rozmowy z panem Tomkiem Salskim, prezesem, z którym mam bardzo dobre relacje i mimo, że chciałbym pomóc ŁKS-owi w jakiś sposób, to już niestety jestem nauczony tego po... Skoro chciałbyś, to dlaczego nie? Bo już to raz zrobiłem. Już kiedyś kupiłem ŁKS, wręcz bym powiedział, że tam jakaś 1/3 ŁKS-u należała do mnie. Wyłożyłem ponad 1 000 000 złotych i straciliśmy te pieniądze. ŁKS był bardzo źle zarządzany wtedy i wiele osób nas oszukało. ŁKS spadł, kompletnie zbankrutował, spadł do okręgówki. Jakbyś dał więcej, to by nie zbankrutował. No ale to tak, powiedzmy, kiedy jest dosyć, kiedy jest ten moment, że jest dosyć. 10 baniek byś rzucił, to by było lepiej. No myślę, że też by nie wystarczyło, pewnie wystarczyłoby na to, żeby tylko utrzymać się w lidze albo ewentualnie przetrwać rok czy półtora i potem, gdzie tam, półtora rok może i potem znowu trzeba kolejne 10 wyłożyć. No tak jak dziś jestem ŁKS-iakiem, wychowałem się na ŁKS-ie. 6-7 lat jeszcze dziś starczy. Wychowałem się na ŁKS-ie, to naprawdę trzeba troszkę na chłodno z tym wszystkim do tego podchodzić i naprawdę z otwartą głową. No nie jest to, nie jest to dobry ruch biznesowy, żeby w Polsce dzisiaj w piłkę inwestować. Czyli to by była jedna z tych twoich większych fanaberii finansowych, gdybyś w to wszedł. Zdecydowanie tak. Jeżeli bym zainwestował w piłkę nożną, to już by był... A to nie jest inwestycja, to jest po prostu... Strata pieniędzy. No tak, no. To zabawa. Dlatego mówię, no nie, ja nie jestem za tym, żeby zainwestować gdzieś... Czasami przechodziło mi przez głowę i to mnie od razu chłopaki z mojego środowiska mi szybko to z głowy wybijali, żeby zainwestować w żużel, bo myślę, że taki żużel tutaj akurat wymienię, może niepotrzebnie, drużynę łódzką, ale byłbym w stanie taką drużynę utrzymać samodzielnie, ale myślę, że to też chyba nie o to chodzi, tym bardziej, że się na żużlu nie znam. Mhm. No może w Widzew zainwestuj. Nie? Też nie. Dobra. Czy ty wiesz, co to by się działo wtedy? Kto by ci podskoczył? No. Są tacy? Słuchaj, no myślę, że nie zrobiłbym sobie tego nigdy. A powiedz mi, jak ty byłeś bramkarzem, to w pewnym momencie byłeś wkurzony, że tak rośniesz? Mówisz, kurwa, jak jeszcze urosnę, to już nie będę tym bramkarzem. Nie, miałem dosyć tych tekstów wszystkich dookoła. Ile masz wzrostu? Jezu, jaki jesteś wielki, ile masz wzrostu? No stary, no jestem wielki. No mówię, Boże, no co w związku z tym? I powinieneś być koszykarzem albo siatkarzem i tak zawsze te takie teksty były puszczane. Molowałem to tak jakoś tak, myślę, że bardziej, większej wagi do tego nie... A nie mogłeś być dobrym bramkarzem? Wydaje mi się, że byłbym dobrym.
solidnym, czy bardzo dobrym, czy nie wiem, bramkarzem na wysokim poziomie, nie wiem, no ciężko określić, no. Wydaje mi się, że coś bym ugrał, no jakieś pieniądze myślę, że zarobił. Ale tak ci gadali, żeś poszedł do kosza i w końcu posłuchałeś. Tak, to była tylko i wyłącznie moja decyzja. No to decyzja. Co, mówisz, że się denerwowali, że tak gadałeś, a na koniec... Ale to była decyzja poprzez trenera WF-u, który uczył koszykówki i to była jedyna decyzja, którą podjąłem i to nie było za namową, przepraszam, kolegów z zespołu piłkarskiego czy trenerów piłkarskich. To na pewno nie było taka, to tak nie było. Mhm. No dobrze, ze dwa telefony jeszcze odbierzemy? Proszę bardzo, śmiało. Halo? No, halo, cześć. Cześć. Pierwsze pytanie do Marcina. Czy jeszcze coś będziesz robił z polskim koszem? W sensie zajmował się nim w jakikolwiek sposób? To znaczy, nie wiem, nie mówię tu o kupnie drużyny czy coś takiego, ale w jakikolwiek sposób, czy będziesz się zajmował w ogóle polską koszykówką? Na obecną chwilę będziemy starali się wprowadzić tego typu właśnie wykłady, które ja miałem w NBA. Chcemy je wprowadzić za rok w wakacje. Jesteśmy tutaj po rozmowach z Ebim Smolarkiem, który jest prezesem czy tutaj działaczem Związku Zawodowego Piłkarzy. I z nim będziemy chcieli troszeczkę nawiązać współpracę. Będziemy chcieli na pewno pomóc lekkoatletom, e-sportowcom i takie grono młodzieży w danym wieku, powiedzmy między 16 a 18 lat będziemy chcieli. Okej, ale tak bardziej rozwojowo, w sensie mówisz też o innych sportach, tak? Nie stricte do koszykówki, tylko też. To będą wszystkie inne dyscypliny sportowe w Polsce, młodzież z tych dyscyplin będziemy chcieli, oczywiście zaczynając przede wszystkim od reprezentantów kraju, bo myślę, że oni mają największe szanse do osiągnięcia sukcesu. Te osoby będziemy chcieli zebrać w jedno miejsce, zebrać ekspertów, ludzi, którzy mają wiedzę w wielu różnych dziedzinach i taką wiedzę im przekazać. Tak jak ja byłem edukowany, to tak właśnie wyedukować tą młodzież, żeby im pomóc. Co innego będziemy robili? Czy coś innego jeszcze będziemy robili? Myślę, że na obecną chwilę nie, z tego względu, że po prostu, krótko mówiąc, nie mamy czasu. Ja nie mam czasu na to i wystarczająco ludzi, bo mamy przez cały rok mamy mnóstwo eventów, czy to kampy, czy mecz Gorta Team Wojsko Polskie, które też będzie w tym roku, w kolejnym roku wracało już, że tak powiem, do naszego kalendarza. Szkolny Skills Challenge, gdzie jeździmy po 50 szkołach w Polsce, zimowy, narodowy. Jest mnóstwo imprez, które po prostu robimy w ciągu roku. Ja fizycznie nie dam rady, po prostu ja nie dam rady na tych imprezach już być, a zrobić imprezę tylko po to, żeby była gdzieś tam beze mnie, który sygnuje to wszystko, no to nie jestem fanem czegoś takiego. Niestety. Jasne. A mam jeszcze jedno pytanie dotyczące, no właśnie to było ważne, to mi odpowiesz. Teraz tak. Jaki byś, nie inaczej, co byś wprowadził z NBA, jakiś jeden lub dwa czynniki pozytywne, które byś wprowadził do polskiej ligi, czy w ogóle do Europy? Co uważasz, czego tu brakuje? No i ewentualnie wymienił jakiś jeden minus dwa, które byś usunął z tej europejskiej koszykówki. Przede wszystkim to jest natychmiastowa, że bardzo ważna, myślę najważniejsza rzecz, to jest trzeba pokazać większy content na temat zawodników, czyli pokazywać content zawodników grających w NBA, przepraszam, w polskiej lidze, tak jak jest łączy nas piłka w piłce nożnej, tak my mamy kosz kadra, która myślę, że okej, mają fajne rzeczy, robią fajne rzeczy, tutaj się nie da ukryć, ale tak ewidentnie widać, że troszkę budżet, który mają, też ich jak gdyby hamuje. Gdyby trochę więcej pieniędzy przekazać na tego typu projekt, to myślę, że to by było niesamowite źródło informacji dla wielu kibiców. Wydaje mi się, że powinny być organizowane szkolenia dla topowych zawodników w naszym kraju, topowych zawodników, tak jak to robią w Serbii. Topowa dwudziestka z danego rocznika przyjeżdża regularnie na... I to nie mówię, że to muszą być kadrowicze, to muszą być topowa dwudziestka, musi przyjechać na zamknięte obozy organizowane, typowo szkoleniowe obozy, które są organizowane przez PZKOSZ, które by po prostu stricte składły nacisk na rozwój takich zawodników. Nie mówiąc o tym, że powinniśmy znaleźć młodego, przepraszam za moje sformułowanie, konia pociągowego, marketingowego, który powinien ciągnąć polską reprezentację, bo dzisiaj, gdybyś miał powiedzieć, kto jest dzisiaj numerem jeden pod względem marketingu w polskiej kadrze. No wiadomo, że w piłce nożnej masz Roberta, masz gdzieś tam Wojtek Szczęsny, jest tak,
Zieliński. No ogólnie Milik. Piłka jest taka, że raczej każdy w Polsce, co nawet się piłką nie interesuje, to wiesz, pięciu ludzi wymieni, nie? No właśnie, no ale dlatego mówię, to stworzyć taką osobę, którą no niestety po części trzeba na siłę ją. Takie osoby się same muszą tworzyć. Tak, znaczy muszą mieć chęci, muszą mieć chęci do tego. I umiejętności, ale takie osoby da się też znaleźć. I to jest właśnie pytanie, bo każdy zespół NBA, tylko teraz pytanie, czy chcesz, czy nie, przerwę. Każdy zespół NBA kreuje swojego tak zwanego franchise, czyli tego, no tak, tylko, tą główną twarz. Tylko teraz jest ważna sprawa, czy to jest tak, że ci utalentowanych ludzi w Polsce aż tak brakuje, czy to jest tak, że oni są, ale nikt nie jest w stanie ich wyciągnąć i trochę medialnie podciągnąć do góry. Myślę, że na pewno by się znalazło paru chłopaków ciekawych, którzy mają jakieś takie, że chęci, dwa, że troszkę rozumu i oliwy w głowie, żeby coś takiego robić. Wiadomo, że trzeba tych chłopaków wyedukować, im podpowiadać, trzeba im dobrać odpowiedniego, nie wiem, PR-owca czy rzecznika prasowego, który będzie regularnie pracował z takim zawodnikiem, ale no, trzeba coś takiego zrobić, no trzeba coś takiego zrobić, wziąć chłopaka, którego będziesz promował w różnego rodzaju sposób, budował jego image, dlatego żeby po prostu zachęcać ludzi też, począwszy, że ten i ten pan X będzie dzisiaj grał mecz w reprezentacji i trzeba przyjść tą reprezentację obejrzeć. No bo dzisiaj zapytasz się Kowalskiego, przechodzącego na ulicy, wymień zawodników z reprezentacji, to ci wymienią Adama Waczyńskiego, bo o nim było najgłośniej, a gość nie radzi się w reprezentacji. No, taka jest prawda. No dlatego okej, jak trafisz na gościa, który troszeczkę koszykówki liznął, to ci wymieni jeszcze Mateusza Ponitkę i wymieni paru innych. Podejrzewam, że kolejny w kolejce byłby Maciek Lampę, który też nie gra w reprezentacji. Dlatego no mówię, no to są takie chyba najbardziej podstawowe rzeczy, które ja bym wprowadził na obecną chwilę. Dziękujemy bardzo za telefon. Jasne, dzięki. Dzięki. Pytanie jeszcze kolejne a propos też polskiej koszykówki i trochę twoich relacji z polską kadrą, o której wcześniej mówiliśmy. Czy to prawda, że przed meczem z Hiszpanami na Mistrzostwach Europy powiedział na odprawie do chłopaków z drużyny, na Gazola nie ma, o Gazola się nie martwcie, on jest mój, zatrzymajcie resztę. A on potem rzucił 30 punktów, w tym 6 na 7 za 3. Czy tak powiedziałem, że Gasola, się nie martwcie? Szczerze nie wiem. Rzucił mi 30 i to jest na pewno coś, co do końca życia zapamiętam. Tym bardziej, że no, to był w bardzo... To jest rzecz, którą ja sobie sam pluję w brodę, ponieważ nie zagrałem według statystyk, które całe życie byłem edukowany i całe życie miałem wbijane do głowy. Jeżeli gości rzuca jedną, okej, no masz już go na radarze, tak? Rzuca ci drugą, to stary, żeby nieważne co się działo, to jesteś do niego przyklejony jak tape do kostki, tak? Jesteś do niego przyklejony i gość nie ma prawa nawet ręcznika na rezerwie złapać do wytarcia. A tymczasem gość rzucił mi kolejne chyba trzy jeszcze, bo chyba pięć trójek trafił. I chyba to był sześć. Czy sześć nawet, okej. Okay, no. I to był na pewno rzecz, którą ja sobie nie jestem w stanie gdzieś tam znaleźć na to wytłumaczenia i to jest mój błąd, który popełniłem. I tu się znowu kolejna rzecz, że gdybym był tym zawodnikiem, który byłem w NBA i grałem w sposób, jaki grałem w NBA, czyli jak mi gość rzuca, to za chwileczkę idę do Johna, mówię, stary, daj mi piłkę w ataku, bo ja muszę mu oddać. I John dawał mi piłkę i ja jechałem z gościem pod koszem, tak? I trafiałem, nie trafiałem, albo był faul. A tymczasem w meczu reprezentacji tego nie robiłem. I było to też w jedną stronę, że on mnie atakował, ja jego nie atakowałem w ataku. I to jest rzecz, którą na pewno ja zrobiłem duży błąd. Tu nie mam wytłumaczenia, na pewno gość mnie zniszczył, przyjmuje na klatę, czasami się, często się przegrywa, często też się wygrywa. Ale czy tak powiedziałem przed meczem? No, tak jak mówię, nie wiem, czy tutaj ktoś farmazona dobrego nie sprzedał. Ale w sumie dlaczego miałbyś tak nie powiedzieć? Nie wiem, możliwe, że tak powiedziałem, no, możliwe, że tak powiedziałem, ale nie wiem, naprawdę nie wiem. No nawet jeżeli możemy przyznać, mogę się przyznać, że powiedziałem, mimo że nie jestem pewien, że powiedziałem. No naprawdę, nie ma to znaczenia, okay, że zostałem zmiażdżony. No dobra, to mamy. Zostałem zmiażdżony i gość, no po tym na pewno nie było ciekawie. Mateusz Mofaran na Twitterze zapytał, biorąc pod uwagę przykłady zawodników wiekowych grających obecnie lub ostatnio w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, Szymon Szewczyk, Michał Ignerski, Łukasz Koszarek, czy zdecydowałby się na rozegranie sezonu w PLK?
Nie, nigdy bym się nie zdecydował na rozegranie sezonu w PLK z tego względu, że to nie jest coś, czego, co by mi sprawiło przyjemność. Ja to powiedziałem wielokrotnie, że jestem w tak komfortowej sytuacji, że mogę robić rzeczy, które mogę decydować o tym, co będę robił, i będę robił tylko i wyłącznie rzeczy, które sprawiają mi przyjemność i dają mi dużo fanu. Obecnie daje mi fan to, że gram w amatorskiej lidze w Łodzi, w CNBA, która jest śmieszną ligą. I skąd tyle nagromadzenie plotek ostatnio na temat? Bo zgodziłem się też zagrać w toruńskiej lidze amatorskiej, gdzie napisali od razu artykuł na internecie, że zagram w toruńskiej drużynie, i po pierwszych dwóch meczach w Łodzi, czy dwa graliśmy, nie, tam było jakieś 25 punktów zdobytek, gdzie no naprawdę to miałem wrażenie, że gramy zresztą graliśmy no, z chłopakami po 1,50 m, 1,60 m wzrostu. Nagle wiele osób stwierdziło, że dałoby sobie radę w... Jak na tym memie, kojarzysz tego mema? Z tymi małymi chłopcami? 100 do zera, coś takiego. 100 do zera. Chcecie jeszcze? Kurwa, Marcin, mamy po 14 lat, daj nam spokój. Ale no to mówię, nawet jak... nie potrzebowałem CNBA, żeby pokazać, że jeszcze mogę grać na dobrym poziomie, czy tam solidnym poziomie. Tym bardziej, że czuję się troszeczkę lepiej ze zdrowiem, z moim kręgosłupem, z plecami, z którymi były ostatnio problemy, to jakiś czas temu, to teraz się czuję dobrze i myślę, że spokojnie sobie poradził w polskiej lidze, to z pełną zarozumiałością zarozumiałością i dużym ego mówię, że spokojnie sobie poradził w polskiej lidze, ale po prostu nie chcę, no nie mam ochoty na to, i tu nie chodzi też o pieniądze. To co sobie niszczyć nazwisko? Nawet nie o to chodzi, nie chce mi się, nie sprawia mi przyjemności iść na trening, uczyć się czegoś, co robiłem przez 16 lat, gdzie więcej, 17 lat, i nie sprawia mi to już przyjemności być na treningu i powtarzać to samo, powtarzać te drille, prowadzić ten cykl sportowca, jaki do tej pory był. Przynosi mi szczęście wiele innych rzeczy. Mhm. Ostatni telefon dzisiaj, halo? Halo, halo, słuchaj mnie? Tak. Cześć Marcin, cześć Stano, Przemek z Godzina z tej strony. Cześć. Cześć. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję, że mi się w ogóle tutaj udało dodzwonić, gdyż mam dzisiaj urodziny i w ogóle móc możliwość... Wszystkiego najlepszego. Marcin ma doświadczenie w śpiewaniu Happy Birthday to You w ogóle. Happy Birthday to you. mega dziękuję. Jeśli mogę spytać o obecną relację Marcina z Johnem Wallem, czy... Obecnie to wygląda w taki sposób, że w ogóle utrzymujecie jakiś kontakt SMS-owy czy DM-owy, czy dalej został taki kwas, jest taka spina, czy może jakbyście się spotkali, to czy podalibyście sobie ręce, rzucili ramiona, że o, byłoby lepiej? Już odpowiadam. Nie jesteśmy w kontakcie z Johnem. Nie jesteśmy w kontakcie, nie śledzimy siebie na Instagramach, Twitterach i na innych social mediach. Są tacy zawodnicy i są takie relacje w zespołach, gdzie jesteś tylko czysto i wyłącznie, jest to relacja biznesowa, która po prostu, no, relacja biznesowa, gdzie grasz z nim, musisz grać, i do tego tak było w mojej relacji z nim. Były na pewno lepsze momenty. Widziałem się z Johnem jeszcze jak grał w Waszyngtonie, to zbiliśmy piątkę i na pewno pogadaliśmy parę dobrych minut, gadaliśmy o jego synu, który też mu się urodził, i już taki mały szkraw, który latał na lewo, na prawo, to było to na pewno miło zobaczyć Johna jako ojca w innej roli, bo widziałem tego chłopaka naprawdę od samego początku jako kompletnie innego gościa. Ten gość dorósł i stał się o wiele lepszym zawodnikiem i lepszym człowiekiem poza parkietem, aczkolwiek nie mamy takiej relacji. Mam ze wszystkimi innymi zawodnikami, jestem w miarę takim kontakcie, gdzieś tam, czy instagramowym, czy twitterowym, czy jak gdzieś widzę ich na meczu, to zawsze pionę zbijamy i pogadamy, wymienimy się tam paroma zdaniami, ale z Johnem nie. Myślę, że były takie momenty, gdzie z Johnem po prostu nie funkcjonowało. Żeby nie było, że nie powiem dobrej anegdoty, o którą żeście prosili. To była taka sytuacja kiedyś, że John przyniósł... Każdy z zawodników przynosi... Inaczej, każdy z zawodników, który podpisuje kontrakt reklamowy, to przynosi jakieś rzeczy dla drużyny, tak? Przynajmniej stara się być taki uprzejmy. No i była sytuacja, że Bradley Beal podpisał z Samsungiem
to przyniósł Galaxy telefony i tam różnego rodzaju wyroby, że tak powiem, Samsunga. Po treningu podchodziłeś i mogłeś sobie wybrać, który chcesz model i brałeś, to było dla ciebie w ramach tutaj Bradley'a Billa, tak? Co było bardzo miłe. No a John Wall postanowił, że będzie lepszy i kupił każdemu zegarki Rolexa. Każdy zegarek to był... Ten? Ten nie. Kupił każdemu, ten jest, że tak powiem, słabszy. Kupił Rolexa Ostrygę za 37 tysięcy dolarów i kupił ich 15. No i niestety... Fajnie mieć takiego kumpla, dlaczego go nie lubisz? Aha, dobra, bo niestety, no dokończę, bo może się okaże. Bo nie kupisz mnie. I okay. Ja byłem jedynym tym, który ten zegarek oddał. Aha, to myślałem, jak powiedziałeś, niestety, że dla ciebie zabrakło, ale nie. Nie, no nie, no ja zegarek oddałem. Niestety pech był taki, że na z tyłu tego zegarka na tarczy od wewnątrz był wygrawerowane twoje imię, nazwisko i numer. I ja przyjąłem, wziąłem ten zegarek, bo to było w Nowym Jorku, nam wręczyli, wnieśli w takich opakowaniach, wręczyli, jak postawił to oczywiście no, pół zespołu, tym bardziej młodzi to za przeproszeniem się posikali i poleciało im nogawką ze szczęścia. No, ja byłem zawodnikiem, który zarabiał miliony wtedy i zawodnikiem, który gdzieś tam miał, wydaje mi się, swój honor i wartości i powiedziałem, że no, oddam mu ten zegarek. I ten zegarek mu oddałem. I myślę, że to był taki moment, kiedy kompletnie żeśmy się również rozsypali już, nasza relacja się rozsypała. I musiałeś go nie lubić, tak? Bardzo, że oddałeś ten zegarek. Nie, powiedziałem, że po prostu nie, wiedziałem doskonale, że każdy, kto ten zegarek przyjął, nie będzie mógł kwestionować tego, co John robi w zespole. I co, w jaki sposób John się zachowuje i każdy będzie musiał milczeć i zamknąć usta. A ja powiedziałem, że tego nie zrobię, bo byłem częścią tego zespołu, byłem liderem tego zespołu, budowałem również przez 5 lat ten zespół i powiedziałem, że tego nie zrobię. No, nie będzie mi ktoś zegarkiem zamykał ust. I ten zegarek zwróciłem. Potem mieliśmy jeszcze z Johnem dwie bardzo mocne wymiany zdań. Już na osobności nikt tego nie widział, nikt tego nie słyszał. Przy jednej rzeczy akurat miał rację. I tyle. I to jest coś, co myślę, że nas kompletnie rozłączyło. Bardzo miłe było z jego strony, jak odszedłem z zespołu, to wymieniliśmy się również SMS-ami, telefon, gdzie naprawdę podziękowaliśmy sobie za wspólną grę, bo ja jemu na pewno dziękuję bardzo dużo za to, co on dla mnie zrobił. Myślę, że był też moment, że ja dla niego też dużo zrobiłem, oddając moje statystyki i moje ciało na jego zasłony, na jego wszystkie fanaberie atakowania kosza i robienia wsadów. Pomogliśmy sobie nawzajem bardzo dużo i to było coś, co myślę, on docenia. Wiem zresztą, że na pewno docenia, bo trenerzy i zawodnicy zespołu w kolejnych latach, jak ja już odszedłem, to powiedzieli, że Johnowi ewidentnie brakuje mojej gry, moich tych umiejętności, które ja Johnowi dostarczałem. No a ja z kolei to samo powiedziałem, jak byłem w Clippersach. No miałem po jednej stronie w Waszyngtonie miałem gościa, który miał 27, 8, 30, który był w topie w swoim prime i tymczasem idziesz do Clippersów, gdzie miałem 19-latka, którego prosto z draftu żeśmy wzięli. Ja mu pokazuję pewne schematy, zagrywki na pick and rollu, a on rozkłada ręce i on nie wie, o co chodzi. Dlatego no, widziałem doskonale, że to nie wypali w Clippersach też i tak było. Dlatego to była bardzo duża z Johnem taki rozjazd na samym końcu. I, no i co? I czy żałuję? Nie, nie żałuję, bo zachowałem swoje poglądy i to, co uważałem było dobre dla zespołu, to wdrażałem. Wiele osób też, że tak powiem, mnie wspierało, a to, co wyszło, to wyszło i no, niestety John jest dzisiaj w troszkę gorszej sytuacji, bo jest w Houston, nie gra. Houston jest będzie jedną z najsłabszych drużyn w NBA. On poprosił o wymianę. W obecnej sytuacji nie ma nikogo, kto Johna weźmie, aczkolwiek dalej uważam, że osoba, która weźmie, jeżeli będzie dobra organizacja i będą odpowiedni weterani, którzy wezmą Johna i otoczycie go odpowiednimi weteranami, którzy będą w stanie na niego wpłynąć, to zespół będzie miał niesamowitego zawodnika i John będzie mógł na pewno pomóc. No ale na obecną chwilę jest w ciekawej sytuacji, nie jest. To tak jakby Cristiano Ronaldo miał zagrać w starcie Łódź w piątej lidze. No tak. Tak sobie. Tak średnio troszkę. Tak sobie. Dlatego mówię, no nie jest w najlepszej sytuacji, ale jakbyśmy się spotkali z Johnem, to myślę, że na pewno byśmy piątkę zbili, bo nie mamy jakiejś super racji. A jakbym jeszcze miał ten zegarek gdzieś skitrany, to czemu nie? Dzisiaj po latach. Zegarek, sama wartość.
można kupić taki zegarek i nic się nie stanie. To był ostatni telefon na dzisiaj. Jeszcze chciałem ci zadać z 2-3 pytania z Twittera od osób, które tam się naprodukowały. Na przykład Mirosław Miśko zapytał, który z rywali w NBA skopał ci najbardziej tyłek w meczu? DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins, nienawidzę go. Może tego słowa też nie powinien używać. To słowo ma inne znaczenie od ostatniego, ostatniego wywiadu. Nie toleruję tego gościa. Cały czas próbował mnie straszyć, grozić mi do tego stopnia, że już po prostu się śmiałem z niego, bo już mówię, stary, grozisz mi już od 5 lat. Ale jak się grozi, że co? Spróbuj jeszcze raz mnie dotknąć, spróbuj jeszcze raz coś zrobić, to zobaczysz, uderzę cię, zrobię to, wiesz, no takie groźby, fizyczne groźby, ja mówię, błagam cię, już mówię, już przestań, mówię, już naprawdę, mówię, człowieku, mam 30 lat na karku, mówię. Nie wiem, 9-10 rok w NBA, ja mówię, naprawdę, no zastanów się, no przecież ja tego nie łykam, no nie gadasz do, mówię, 18-latka, czy pierwszoroczniaka, drugoroczniaka, daj sobie spokój. Albo tak było, parę meczów, gość mi zostawił chyba najwięcej 40 coś punktów za kołnierzem i bardzo to analizowałem potem i zdałem sobie sprawę, że chyba było lepiej wyjść w pierwszej kwarcie i mu 5 razy spróbować złamać rękę i zejść za 5 fauli, czy tam za 6 fauli, niż grać tak pół miękko, a gość siebie robi po prostu, wiesz, swojego pachołka. I ten sam Mirosław Miśko pyta też, co sądzisz o wysokich polskich graczach? Co myślę o wysokich polskich graczach? Były dwa talenty, uważam, w polskiej drużynie, w polskiej lidze, i to były bardzo, były. Przemek Karnowski, który uważam, że jest jednym z największych talentów w polskiej koszykówce. Czat dopytuje się, co się z nim dzieje. No niestety Przemek Karnowski jest po wielu operacjach, wraca do gry. Tam są chyba, z tego co wiem, ostatnio rozmawiałem, troszeczkę chyba większe komplikacje jakieś zdrowotne. Nie mogę też, nie wypada mi na moim miejscu powiedzieć troszkę więcej, bo raz, że sam nie wiem dokładnie, dwa, że Przemek dalej walczy, żeby wrócić na parkiet i jestem w 100% pewien, że jak wróci do formy fizycznej, też troszkę zrzuci, będzie miał tą optymalną wagę, to jest to gość, który ma niesamowite umiejętności pod koszem, niesamowicie charakterny facet, którego uwielbiam. Grało się z nim zawsze super, jest to super teammate, taki w szatni, żeby z nim grać i walczyć, dlatego jak Przemek wróci do zdrowia, pełnego zdrowia, to na pewno będzie mógł porywalizować. Kolejnym jest Adrian Bogucki, z którym miałem szansę również potrenować i porozmawiać. On ma oczywiście jeszcze więcej pracy przed sobą, bo jest młodszy, o wiele młodszy, aczkolwiek ma niesamowite warunki. Myślę, że musi trafić na odpowiednich trenerów, którzy dobrze go pokierują i będą nad nim regularnie z nim pracowali. To są chłopaki, którzy mają szansę na obecną chwilę mieć wpływ, że tak powiem, w polskiej koszykówce na to, żeby coś zrobić. Jest paru fajnych, niskich, przepraszam, młodych, wysokich zawodników, którzy gdzieś się przewinęli u mnie na kampach, z którymi trenowałem indywidualnie. Nie chciałem wymieniać nazwisk. Ale bo nie chcę pompować balonika, tym bardziej peszyć tych chłopaków, że są, że tak powiem, zaznaczeni, że są talentami, niech po prostu ciężko pracują, a może coś z nich wyjdzie. I Mikołaj pyta, który okres był dla ciebie trudniejszy pod względem psychiczno-sportowym? Ostatnie miesiące Wizards czy miesiące spędzone w Clippers? Pozdrawiam Mikołaja, najfantastyczniejszego faceta na Twitterze, który zawsze mnie wspiera, a kiedy walnę jakiegoś babola, to powie po prostu po ludzku, z charakterem. Ty na Twitterze to miałeś kilka takich gównoburz, tam coś nie odpowiedziałeś, coś nieładnie. Słynne, ale z lewym, czemu o to nie zapytacie? Nie, to nawet nie kojarzę, co z lewym. Że to go skwestionowałeś jako... Znaczy, no jako... to akurat nie o to chodziło. No zaraz dokończę, okay. Możemy na ten wrócić. Pozdrowienia dla Mikołaja, odpowiadając na pytanie. Chyba cięższym był ten moment w Waszyngtonie, ponieważ byłem samemu i walczyłem. Miałem wrażenie, że walę głową w ścianę. Nie dochodziło do managementu rzeczy, które przekazywałem, nie dochodziło na pewno do liderów zespołu. I to był taki moment, kiedy wiedziałem, że jestem na spalonej pozycji. I to był ten moment, kiedy dosłownie poprosiłem o wymianę.
to był ten moment, kiedy wielu zawodników bało się też odezwać, bo ważyły się ich kontrakty. Niestety tak w NBA jest, że jak nie masz pewnej pozycji i nie masz gwarancji grania ani gwarancji kontraktowej, to lepiej się nie odzywać, bo każde słowo możesz sobie zepsuć pozycję. Dlatego Waszyngton był najcięższy. W LA nie mogłem się pogodzić z wieloma rzeczami też, ale to już była konsekwencja mojego wieku, to była konsekwencja tego, że jestem w nowym zespole i ten zespół będzie przebudowywany i to były rzeczy, które ja widziałem, że po prostu wiedziałem doskonale, że Marcin musisz być profesjonalistą, musisz doczekać do końca sezonu. No tylko pech sprawił, że nie doczekałem, bo mnie w połowie zwolnili. To był ten moment, kiedy też nie było ciekawie, ale pierwsze 2-3 miesiące po zwolnieniu były takie bardzo, bardzo dziwne, bo chyba to nie był ten jednak wymarzony moment, żeby zakończyć karierę w ten sposób właśnie, jak zakończyłem. I to był ten moment, kiedy było na pewno no tak dziwnie, depresyjnie. Z Lewandowskim sobie depresyjniasz? Myślę, że dzisiaj bym powiedział może depresyjnie, ale no nie wiem, no, może musiałem z psychologiem pogadać, bo dziwnie było, na pewno dziwnie. Okej. Okay. Pamiętam teraz, o co chodzi z tym Lewandowskim, ty mi odświeżyłeś pamięć. Rzeczywiście sam się wtedy złapałem za głowę, jak ty możesz takie głupoty wypisywać. No, tylko, no, że trzeba właśnie pójść teraz, trzeba przejść po kolei, po rzeczach, które... Przypomnijmy, ty jakby uznałeś, że to Iga Świątek musi być sportowcem roku, a nie Robert Lewandowski, tak o to chodzi ci? Nie, w ogóle tego czegoś nie było. Nie? Nie. To czekaj, to jeszcze inna głupota, to do czego ty nawiązujesz? Ja nawiązuję do tego, że dyrektor, prezes Kanalu Plus napisał tekst, że nikt nie reprezentuje kraju na arenie międzynarodowej tak jak Robert Lewandowski. Jakoś okay. Tak był ten tekst. I ja napisałem, że on nie jest jedyny. Jeden z internautów na Twitterze odpisał, że... Aż tego poszukam. Jeden z osób na Twitterze napisał, że... A kto jeszcze reprezentuje? Ja napisałem, że no wymieniłem grupę, bardzo dużą grupę sportowców, którzy reprezentują. No głównie to byli medaliści olimpijscy. Jeden z chłopaków, jeden z kolejnych chyba, możliwe, że to ten sam, napisał: Marcin, o czym ty gadasz? Nie mów mi, że 11 medali, 11 złotych medali, bo akurat wtedy wymieniłem Anitę Wodarczyk i Pawła Fajtka, że 11, bodajże 11 i 10, tak, to było jakoś tak, tych medali jest ważniejsze niż 40 bramek lewego w Bundeslidze. No i wtedy... Znaczy ty najpierw odpisałeś, to zasugerowało, że masz jakiś być może problem z tym zdaniem Michała Kołodziczka konkretnie, że... Z Kanal Plus. Z Kanal Plus, no który, tak, to który było wynosił to pytanie. Roberta Lewandowskiego pod niebios, ale te zabrzmiało jak takie... co ty gadasz, człowieku? Nie, no... Inaczej, zabrzmiało dla wielu formę osób, słów, dla ludzi z zewnątrz, zabrzmiało jakby coś pękło między tobą a Lewandowskim. Nic nie pękło, bo nigdy nie miałem z Robertem żadnego problemu. Był jakiś, nie wiem, no, przed sezonem, tamtym sezonem spotkaliśmy się, byliśmy nawet na kolacji. To nie, nic nie pękło. No, jesteśmy w stałym w miarę kontakcie, na tyle, co tam piszemy do siebie, to rozmawialiśmy, ale nigdy, nie, z Lewym nigdy nie było kłopotu, tak samo za nią nie było, bo Ania była u mnie w meczu grała. Mhm. Ja po prostu powiedziałem, że Robert nie jest jedynym, który promuje Polskę poza granicami naszego kraju. I odpowiadając jednemu internaucie, ja powiedziałem, że mówię: człowieku, no nie, ja z całym szacunkiem dla Roberta, bo jest to ogromny wynik i naprawdę z całym szacunkiem, no, kawał fantastycznej historii przełamał, ale no wolę dzisiaj 11 złotych medali, 4 mistrzostw, 4 olimpijskie chyba i 4 mistrzostw świata i ileś tam Europy, niż 40 bramek w polskiej, tak? Nie, 40 bramek w Bundeslidze. A ja nie. No ja bym wziął medale. Tak. A jednak porównujesz, sam dobrze wiesz, sport, który jest niesamowicie konkurencyjny. Poczekaj, mówimy pod względem rozpoznawalności? Nie, pod względem konkurencji, jaką musisz pokonać, żeby dojść na szczyt. Tak jak w koszykówce masz ogromną konkurencję, żeby dojść na szczyt, tak w pchnięciu kulą, no wiesz, mało kto marnuje życie na pchanie kuli. No, z całym szacunkiem dla nich, jakby nie chcę nikogo, żeby to kogoś zabolało, ale wiesz, to nie jest tak, że wychodzisz na podwórko i pytasz dzieci, co dzisiaj robicie, a pchamy kulą, wiesz. Raczej dzieci grają w piłkę. No, rzucają młotem, ale okej.
To pokazuje, że żeby było jasne, no ja też nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem i fanem oglądania rzutu młotem czy pchania kulą, no ale kurde, no nie możemy podważać osiągnięć czy wyśmiewać po części osiągnięć Anity czy Pawła. No to są. Słuchaj, no to znaczy, są. Oni niepotrzebnie zostali zamieszani do tej dyskusji, ale to bardziej przez ciebie zostali wciągnięci. No, zostali, niż przez kogoś z zewnątrz. Inaczej. Bo ty czy ja mogę mieć tak, opinię. Nie oszukujmy się, ale jeśli mówimy o osiągnięciach, to z całym szacunkiem dla Roberta, Włodarczyk i Fajdek są daleko z przodu. No, uważam, że tak. Kurczę, no, tutaj stricte było porównanie do 40 jego bramek, a ja powiedziałem, że ona ma 11 czy ileś tam medali złotych, z czego są. Przez ostatnią 20 lat zdominowała kompletnie swoją dyscyplinę. No wiesz, słuchaj, no, ona daleko rzuciła, on dużo strzelił goli, dostał za to złotego buta, strzelił najwięcej goli w Europie. No, no dobra, no słuchaj. No, ale żeby być nim, to naprawdę było trzeba pokonać tak. No na pewno, co ja dlatego nie uważam. Parędziesiąt milionów albo paręset milionów chętnych. Zgadzam się z tobą, ale. Było stricte mówione 40 bramek, gość mi porównywał do osiągnięć jego, jej i ja jestem za tym, żeby... No dobra, no okej, okay, masz prawo tak... Prawda? Każdy ma prawo do swojej decyzji. No, masz prawo tak uważać, a... Ale mówię jeszcze raz, a bo było też powiedziane o medalu od Andrzeja Dudy, no to jest wiadomo głupota, że dlaczego miałby nie odbierać, bo Andrzej Duda... Czy prezydent robi takie rzeczy, a nie inne, to w ogóle nie ma tutaj o czym dyskutować. Dostał medal, ma prawo go odebrać, zasłużył na niego i to jest w ogóle bezpodstawne. A w Stanach to była ustawka na tym lotnisku? I to jest dobre pytanie, bardzo czekałem na to pytanie. Najlepsze jest to, że nie było żadnego lotniska. To jest przekaz, jaki poszedł. No to jest najlepsze, jaki poszedł przekaz. Że nie było ustawki, ale przyszło dość grubiej. Nie było żadnego lotniska. Nie. Ciebie nie było, Stanów nie było, lotu nie było, niczego nie było. Nie było żadnej, znaczy ustawki. No, zostałem poproszony o wywiad, gdzie ja powiedziałem, że no, nie pamiętam, tutaj ja chyba do Orlando wtedy wracałem. Ja powiedziałem, mówię, nie ma problemu, możecie podjechać, ale ja jestem w hotelu. I wywiad był w hotelu przeprowadzony. A jaki poszedł przekaz medialny, że robię ustawkę sobie z pierwszym Polakiem, który przyleciał. Nawet nie wiedział, że to był pierwszy Polak, który przyleciał do Stanów. To... No mówili, że czekałeś na lotnisku, no, a życie pierwszy było, Polak. W życiu mnie nie było na żadnym lotnisku. Jesteś dlatego... z Polski i ten gościu mówi, no, nie, a ten no, pierwszy mój jest... takim, piona, no, czekałem na ciebie. W życiu czegoś takiego nie było, no dlatego to jest... Ja już sobie myślę, zwariował ten Gorta, czeka na lotnisku na pierwszego Polaka. Nigdy by w ogóle... taki, w życiu nie było takiego czegoś i to jeszcze raz powtarzam, no to jest tak samo jak nagłówki na różnego czyli rodzaju pierwszy portalach. Polak przyjechał do ciebie, bo tak się stało, że ten pierwszy Polak ja był, wiem, był dziennikarzem TVP. A, to ja w ogóle o tym nawet nie wiedziałem. I on do ciebie przyjechał do hotelu i powiedział, cześć, to jestem tym pierwszym Polakiem i zróbmy sobie... Nawet nie wiem, czy on się przedstawił jako pierwszy Polak, tylko było zadane pytania Polacy przylatujący do LA, co byś im polecił, żeby zwiedzili w LA, czy coś takiego. Coś takiego, bo jakie miejsca powinni odwiedzić w LA. Dobrze przypominam sobie, tego typu był wywiad, o to chodziło. A w jaki sposób sobie oni to w TVP ograli, no to wiesz, no dzisiaj oczywiście, że... Ale to kapitalne, dostajemy przekaz, prawda? Że czekałeś na lotnisku na gościa. No ale dlatego, wiesz, gdybym ja dzisiaj wiedział, znaczy nie ukrywam, że po części też jesteśmy nauczeni, już jestem nauczony wielu tego typu właśnie sytuacji, po tego typu sytuacjach, gdzie jak jest wywiad, to od razu pytamy się, do czego ten wywiad i tak dalej. No to było bardzo szybko zorganizowane, bo tego samego dnia oni mnie po prostu złapali pod hotelem, znaczy ja byłem w hotelu, oni przyjechali, spotkaliśmy się pod hotelem, weszliśmy do hotelu i nagraliśmy przebitkę, to była naprawdę parę sekund przebitka. No, a przekaz, jaki poszedł, no to ja odpaliłem Twittera czy social media i czytam w ogóle, co się dzieje, że z jakimś Polakiem się na lotnisku i dzwoni do mnie, chłopaki do mnie dzwonią, mówią, dlaczego się z Polakiem na lotnisku? Ja mówię, stary, na żadnym lotnisku nie byłem. Mówię, o czym ty w ogóle do mnie mówisz? Mówię, jakie lotnisko? To był pierwszy Polak. Ja mówię, jaki Polak? Mówię, o czym ty? Ja mówię, stary, ja wiem w ogóle o czym innym wywiad, dlatego no, wiesz, no zlewam to totalnie. No, nie było takiej akcji. No, moja delikatna sugestia jest to, że nie czytajcie mediów, to co jest w mediach. Oglądajcie kanał sportowy. No, polecam bardziej kanał sportowy, bo przynajmniej tutaj dowiecie się z pierwszej ręki, a nie dowiecie się bzdur, które są opowiadane. Bo mówię, no każdy, zresztą tak jak po żurnaliście, widzisz, jakie są nagłówki były, a jaki był inny przekaz. Dlatego no, mniejsza z tym. Powiedz mi jeszcze, bo wspomnieliśmy o tej dziewczynie, z którą się wcale nie spotykałeś, ale jaka była najbardziej znana osoba, jaką
z jaką zamieniłeś parę zdań w Stanach Zjednoczonych, że możesz powiedzieć, że jakieś tam swoje marzenie zrealizowałeś, bo nie spodziewałeś się, że spotkasz kogoś takiego. Ja bym chyba najbardziej wspominał i doceniał czas, który spędziłem krótko mówiąc, z tymi wszystkimi biznesmenami, najpotężniejszymi ludźmi. Stevenem Ballmerem, z którym miałem szansę rozmawiać tam z półtorej godzinki. W dniu, kiedy z nim rozmawiałem, on był chyba 14 czy 15 najbogatszy na świecie. Dzisiaj chyba jest 5 czy 6, 7 jakoś tak, bo podwójnie mu się wszystko, że tak powiem, pomnożyło. I to chyba był najlepszy czas rozmowy i najlepiej wspominam. Pewnie ci bogacze ci powiedzieli, słuchaj, będzie pandemia, inwestuj w fabrykę maseczek, bo my to wszystko zaprogramowaliśmy. Nie, tak nie powiedział, ale z takimi osobami, no... Kiedyś piłkę Beckhamowi poturlałem, żeby na rozgrzewce rzucił. Zawsze moim marzeniem było spotkać się z Beckhamem i gdzieś tam z nim pionę zbić i zamienić słowo. To tylko mu piłkę potoczyłem, jeżeli to do spotkania można nazwać. Marzeniem było Petera Schmeichela spotkać i udało się to spotkać Petera Schmeichela w wakacje, jak były Polska, to było Euro chyba, Polska-Ukraina, jeżeli dobrze pamiętam, w Polsce i na Ukrainie. To spotkałem go w loży też VIP-owskiej i chciałem sobie z nim zrobić fantastyczną fotkę taką, którą naprawdę chciałem totalnie oprawić w ramkę i wstawić ją na ścianę, no bo Peter Schmeichel był dla mnie był Bogiem kiedyś. Ja chciałem nim być, uwielbiałem Manchester dzięki niemu. Broniłem, chciałem bronić tak jak on i nawet chciałem włosy farbować, nawet był taki moment. I wiesz, robiłem wszystko, żeby być Peterem Schmeichelem i kurde, do zdjęcia stanął mi polityk, którego nie chcę teraz wymieniać, bo będą nagłówki znowu. Stanął polityk i mi zepsuł całe zdjęcie, bo już tego zdjęcia teraz nie oprawię. I to było masakryczne po prostu, bo mi było głupio temu politykowi powiedzieć po prostu, przepraszam, ale czy możesz się przesunąć, bo chciałbym z moim największym inspiracją mojej młodości, bo wtedy jeszcze za czasów piłki nożnej, z moją największą inspiracją i takim ala, no nie wiem, mentorem, chciałbym sobie z nim zdjęcie zrobić, no ale niestety nie było. No i gdzieś tam jakieś gwiazdy gadałem z aktorami, no ale to, czy to było jakieś takie specjalne, duże wydarzenie, to myślę, że nie. A wsiąkłeś w Los Angeles, w sensie, że miałeś na przykład rozplanowane, wtorek jest impreza u tego, on organizuje, może pójdę, może być fajnie, w środę na pewno wpadnę do tego i do tego, tak było? No mamy takie, mieliśmy tak ustawione i no, można się zagubić tym wszystkim. A to wtedy ktoś musi ten kalendarz cały dbać o niego, nie? Dawać adresy wszystkie, jakie no, hasło na bramie podać. No to znasz odpowiednich ludzi, to wchodzisz tak, ale to też musisz wiedzieć, to nie wchodzisz na wszystkie imprezy, widzisz też na imprezach, w jakim kierunku ta impreza zmierza, czy tam w ogóle są rozmowy, czy go, do przeproszenia, libacje alkoholowe, to wiesz, to wychodzisz, bo zależności... Kleją tak mocno? W zależności, co chcesz osiągnąć. No, jeżeli chcesz się pobawić, to się bawisz. Jeżeli chcesz poznać ludzi, nawiązać kontakty, znajomości, no to są też do tego miejsca odpowiednie. Ale tak, no, są czyli takie ty miejsca. Biznesowo, chodzisz na imprezę, patrzysz, mówisz, rozmawiacie to o biznesach, oni mówią, nie, klejemy. To ja dziękuję, idę do sąsiadów. Można jedno i drugie zrobić, wiesz. No, jesteśmy ludźmi, ale nie, no... Co, tak jak mówię, w zależności jaka, co chcemy osiągnąć, tak? W zależności z jakim przekazem idziemy, czy z jaką myślą idziemy na dany event. A powiedz mi jeszcze, bo jak mówiłeś o Wallu, to tak mi się skojarzyło, że cię zapytam, jaki twoim zdaniem odsetek koszykarzy w NBA to kretyni? Nie nazwałbym zawodników NBA kretynami, z tego względu, że mimo to, że same to, że są w NBA i tyle lat przetrwali, większość z nich, czy tam no, nie mówimy o chłopaku, który przed rok i wyleciał, no bo są i też tacy, ale nie ma dużo kretynów. Niestety nie ma dużo, my możemy nazwać poprzez pewne czynności typu właśnie Kyrie, który robi co robi, możemy go nazwać no, kretynem, ale no, to jest chłopak, który po prostu w coś wierzy, czy widzi, ma swoje jakieś tam wizje i czy te wizje sprawiają, że... No jakby nie racjonalizujmy tego. No, słuchaj, no na koniec dnia ten chłopak jest bardzo inteligentny, bo gdyby był kretynem, to by też nie doszedł do tego punktu, gdzie doszedł. No, jest mistrzem NBA. Nie, no gość myśli, że ziemia jest płaska. Marcin, no spokojnie, no, spełnia wszystkie warunki kretynizmu. No.
Pytam tylko, czy ich mały, dużo jest. Są. Jest, myślę, że jest mały odsetek, bardzo mały. Nie ma, jest po prostu duża grupa ludzi niewyedukowanych, wyedukowanych, co nie oznacza do końca, że oni są kretynami, bo no, musi dać przede wszystkim definicję kretynizmu. No, co to jest kretyn? No, człowiek, który nie umie się zachować w danym miejscu, nie wiem, nie umie jeść sztuczcami, czy to jest osoba, która no nie dasz umie... mu milion dolarów za dwa dni, nie wie, gdzie je ma, no, na przykład. Brak pewnych podstawowych, pewnych, nie wiem, wartości rzeczy, takich typu jak dojrzałość. W swojej głowie ta grupa no, się poszerza już. No nie umie, nie ma. W NBA coraz mniej takich osób jest. Naprawdę teraz już nawet nie usłyszysz o takich osobach. No, są po prostu złe podjęte decyzje, źli ludzie dobrani wokół, gdzieś... Czy to presja sportowa u takich sportowców, gdzie czasami zanika ten plan organizacyjny, który powinni właśnie zwracać uwagę na pieniądze, czy zwracać uwagę na to, z kim współpracują. Naprawdę jest coraz mniej takich osób, które są po prostu osoby niewyedukowane. Jeżeli dzisiaj ja się pytam chłopaka, ja mówię, stary, wymień mi 7 kontynentów, a on mi, wiesz, wymienia, nie wiem, Polskę jako kontynent, to wiesz, to... Okej, czyli ładnie tak strasznie się określasz. Znaczy, że nie kretyni, tylko osoby słabo wyedukowane, nie znają nawet kontynentów, ale no. Ty uważasz, że to nie jest wystarczający powód, żeby nazywać się kretynami. Rozumiem. Słuchaj, niektórzy przyszli prosto po high school, czyli tej, no, tej szkole. A tam takiej... nie uczą o kontynentach? No byś się jak zdziwił. Jak dobrze kasz poszło, to nie. byś się zdziwił, no ale no mówię, no są goście, którzy nie mają paszportów. Grają za dziesiątki i setki milionów, a nie mają paszportów. My chcemy chłopaka przysłać do Polski, a on mówi, że nie ma paszportu. Ja mówię, ma dostać paszport. Ja mówię, no jak gdzie? No iść na pocztę, złożyć dokumenty, wszystko, zdjęcia musi zrobić. Mało tego, tam ci nawet zrobią zdjęcia. Zapłać tam parę tych dolarów wpisowego i dostaniesz paszport. Nie wpadłbym, że to się na poczcie u was. No ale no, słuchaj, no są też takie osoby, no ale no, myślę, że to bardziej niewyedukowane są te osoby i życiowo nie przystosowane. Okej. Okay. Powiedz mi ostatnie już pytanie na dzisiaj. Czy ty masz jeszcze w ogóle jakieś marzenia? No, personalne, materialne. Czy bo nie, jedno materialne czy, już nie znasz. Czy czasem nie jest tak, że w pewnym momencie może dopaść cię takie totalne wypalenie, że tyle osiągnąłeś w życiu, niczego już tak naprawdę nie potrzebujesz. Te pieniądze to są jakieś numerki, które w zasadzie nie żadna różnica, czy z przodu będzie 9 czy 7, bo jaka to różnica? Może być więcej zer. Ale po co ci te zera? To nie jest, wiesz... Możesz więcej rzeczy robić. Ale co jeszcze chciałbyś zrobić? No właśnie o to pytam. Czy masz jeszcze marzenia? Czy są rzeczy, które chciałbyś zrobić, bo nie mogłeś ich zrobić, a teraz możesz? Czy też no, za dwa lata usiądziesz, powiesz, dobra, wszystko zrobiłem już. No, byśmy chcieli pomóc większej ilości dzieciaków, młodzieży, zbudować lepsze programy jeszcze, które dawałoby tym dzieciakom więcej. To mi sprawia przyjemność. Daje mi to dużo przyjemności, jeżeli mogę pomóc... Nie wiem, 16-letniemu żużlowcowi, którego teraz bierzemy pod swoje skrzydła i damy mu stypendium. Daje nam przyjemność, jeżeli mogę pomóc chłopakowi, który idzie na college do Stanów Zjednoczonych i gdzieś mogę mu pomóc ze stypendium czy jakimiś kontaktami. Daje mi dużo przyjemności, jeżeli możemy zorganizować, nie wiem, jakiś sprzęt dla drużyny jakiejś czy dla szkoły. No na pewno jakimś takim dużym marzeniem byłoby, potężnym marzeniem, to już jest na pewno potężne marzenie, kiedy zrobić szpital dla dzieci, ale to jest coś, co jest tak odległe w tym momencie, sprawdzaliśmy to, to jest naprawdę bardzo duże czyli marzenie. Czyli bardziej filantropia dzisiaj cię kręci. Oj, zdecydowanie tak. No w prywatnych rzeczy, no to na pewno ojcem zostać, to jest na pewno coś, co gdzieś tam, myślę, że chyba każdy mężczyzna gdzieś chciałby być ojcem w pewnym etapie swojego życia. No są też tacy, którzy pewnie powiedzą, że nie, ale to jest oczywiście ich decyzja. Zostać ojcem, mieć potomka i to jest chyba na pewno gdzieś jakaś rzecz na przyszłość, ale z takich rzeczy bardziej materialnych to bym filantropia, to tylko i wyłącznie. Sprawia mi przyjemność pomaganie, naprawdę. Tworzenie czegoś, pomaganie. Tworzymy, tak jak powiedziałem, Gortat Warzone Cup. Ściągamy naprawdę dziesiątki, czy już teraz setki ludzi z całej Polski, kiedyś którzy użyłeś grają. Takiego słowa, mam wrażenie, że ona się dobrze określa, że ty chcesz zostawić takie swoje legacy, no, takie to by było dziedzictwo. No, pewnie, że tak. To by było zajebiste. No, to jest... Wiesz, no zostawię dużo na pewno kasy, no ale to miejmy nadzieję, że odziedziczy po mnie to moja rodzina i moje dzieci, które też tego wszystkiego nie dostaną na 3-4, żeby nie zwariować. Będą musiały na wszystko zapracować, ale na pewno dużo bym chciał stworzyć, żeby gdzieś to, co teraz... Nie chciałbym, żeby to nagle z dnia na dzień
przestało istnieć, że ja z tego ze świata zejdę, a i nagle wszystko się rozmywa i kończy się, tak? To czegoś takiego bym nie chciał. Chciałbym, żeby to dalej funkcjonowało, istniało. Jeżeli to odpowiednio zabezpieczymy, a myślę, że już to zrobiliśmy, to będzie to funkcjonowało jeszcze wiele, wiele lat. Ty mówisz o śmierci nawet, natomiast ja myślę, że ty te legacy potrzebujesz, no to tak, natomiast że ty te legacy potrzebujesz też trochę dla własnego samopoczucia. Jak będziesz miał 60-70 lat, też ciągle być Marcinem Gortatem, sprawię to przyjemność. O którym ludzie będą wiedzieli, że to jest Marcin Gortat, który grał w NBA. Może nie tyle, co grał w NBA, ale to, co robił. To, co robił, bo to, że grałem w NBA, to już dzisiaj nie wiedzą o tym dzieci. To my dzisiaj mamy dzieci na kampie, mamy dzieci 13-letnie, 12-13-letnie na kampie, 11-letnie, a kampy 14 lat temu, 15 lat temu powstały. Czyli jak ja robiłem pierwsze kampy, to tych dzieci na świecie nie było. Prawdopodobnie rodzice się nawet nie znali. Dlatego my na kolejnych kampach, na kolejnych naszych eventach będziemy mieli normalnie telewizor, żeby pokazać, kim jest Marcin Gortat. I będę puszczał akcję z meczu. To jest taki nasz plan. Jak Boga kocham, to tak będzie. I po prostu mówię, to stworzymy, ponieważ na dzień dzisiejszy to rodzice namawiają dzieci, żeby poszły na kamp, iść na kamp do Marcina Gortata, bo rodzice mnie bardziej znają niż dzieci. I czy ja będę, czy mi będzie na tym zależało w wieku 50, 60, 70 lat, żeby ludzie wiedzieli, że Marcin Gortat grał w NBA? Nie, bo to już teraz walczę z wiatrakami i nie wygram. Myślę, że bardziej bym wolał, żeby ludzie pamiętali za to, co robiłem, czy to, co tworzę dla młodzieży i dla dzieci. To myślę, że jest ważniejsze chyba i lepsze. Będzie mi to więcej przyjemności sprawiało na pewno i sprawia mi do dziś to przyjemność. Drodzy widzowie, czy można tego człowieka nie szanować? Oczywiście, że można, natomiast my go szanujemy. Jeśli go szanujecie, to dajcie łapki w górę. To był, takie mam wrażenie, bardzo udany, fantastyczny odcinek. Marcin jest znakomitym mówcą, lubi opowiadać i co najważniejsze, umie opowiadać. Umie opowiadać tak, żeby było to interesujące, ciekawe. Tych opowieści z NBA było całe mnóstwo. Siedzieliśmy 2 godziny i 40 minut. Trochę cię przetrzymałem. Poszło, wiem, jakby było półtorej. Poszło szybciej jakby w twojej było głowie, ale było 2 godziny 40 minut, a i tak za mało. A i tak za mało, no, moglibyśmy tak siedzieć do rana, gadać. Może jeszcze kiedyś będzie jakaś okazja. Oczywiście, z wielką przyjemnością. Dziękuję za przyjście do studia. Marcin Gortat był moim i państwa gościem. Do zobaczenia. Hej. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.